Kropka na dem, odcinek 77. Tego Ironmana, ta kropka? Od Marcina. Od Marcina. Marcin, w czym mogę ci pomóc? Dzień dobry, cześć wszystkim. Chciałem właśnie pomóc tutaj Kubie, żeby Kuba mógł się wreszcie nagadać. Witam wszystkich serdecznie. Jakub Krzyżak, xtrainer.pl. Tak, właściwie ja tutaj dzisiaj nie będę zadawał pytań, ja tylko będę słuchał i patrzał, czy już minęło godzina, dwie, trzy i czy można zakończyć nagrywanie. Tak, dzisiaj z Kubą chcieliśmy sobie porozmawiać, znaczy ja chciałem go wypytać o parę rzeczy związanych z tym. Po pierwsze, co zrobić, żeby być znanym? Po drugie, główny temat to jest trening siłowy, ale ogólnie, co można ciekawego zrobić, żeby się rozwinąć sportowo, a nie klepać ciągle kilometrów? I po trzecie, na bonus, porozmawiamy, co w ogóle innego można zrobić, żeby nie zwariować od triatlonu na przykład. Mimo że tak się mówi, że fajnie, że są trzy dyscypliny, to, no nie wiem, może mówię po sobie, ale jednak czasami się odechciewa już nawet mimo tej różnorodności. To jest trochę znak czasów, wiesz, że się ludziom odechciewa, że brakuje takiej tej ogólnej motywacji. To jest bardzo rozległe zagadnienie, myślę, że nawet na oddzielny zupełnie podcast, naprawdę. To jest aspekt, tak, to psychologia, myślę, aspekt głowy w całym tym sporcie, którym ja się zajmuję od... O Jezus, ja na rower siadłem w 98 roku, to mamy już 21 lat, natomiast przed tym rowerem jeszcze robiłem dużo różnych rzeczy. A to wszystko tak naprawdę zawdzięczam mojemu ojcu, który był bardzo aktywny. Patrz, wjechała szamka, yeah! Dziękuję bardzo. Który był bardzo aktywny i tak jakby on to wszystko we mnie zaszczepił. I tak naprawdę, no gdyby nie on, to pewnie bym leżał teraz odłogiem i przerzucał kanały w telewizorze. Czasy się mocno zmieniły. Niestety na gorsze w wielu aspektach, mimo że ten sport jest ogólnie dostępny dla wszystkich, wiesz, dostęp do sprzętu, do trenerów i tak dalej, to ludziom się w głowach pozmieniało po prostu. I w ciągu 3 miesięcy chcą się stać mistrzami Ironmana. Robić połówki poniżej 4 godzin, mimo że 30 lat siedzieli na kanapie. I to jest generalnie problem dzisiejszego sportu amatorskiego. Ja tu nie mówię o sporcie zawodowym, który tak jakby ma się doskonale. Oczywiście ma tam swoje bolączki, swoje problemy, doping i tak dalej, ale to zupełnie inna historia. My tu będziemy mówić o sporcie amatorskim, o przygotowaniu amatorów, o podejściu amatorów do sportu, bo ja z takimi amatorami przede wszystkim pracuję. Znaczy wiesz, to też w ogóle się zaczęło, bo jak ja zaczynałem pracę, kończyłem kolarstwo i zaczynałem być trenerem, to było prawie 10 lat temu, w 2006 roku, to już Jezus, 13 lat, co ja gadam, to miałem taką koncepcję, że faktycznie będę pracować z supersportowcami. Tylko niestety praca z supersportowcami ma ten problem, że nie daje ci zasadniczo pieniędzy, bo będąc sportowcem wiem, jak zawsze była walka o sponsorów, o wyciąganie... Zależy od dyscypliny. No tak, no nie mówimy o piłce nożnej, tak? Natomiast, wiesz, mówimy o sportach wytrzymałościowych, kolarstwo, triatlon, bieganie, no tam niestety chłopaki zawsze to, wiesz, ścigamy się o czapkę śliwek, jakieś tam, wiesz, grosze, okej, teraz się trochę pozemniało, tych pieniędzy jest trochę więcej, ale nadal nie oszukujmy się, to jest śmiech na sali. Tak, w 40-milionowym kraju zarabia tak naprawdę w sportach wytrzymałościowych, no ile, kilkadziesiąt osób? Może? Dobre, no, może. O przyzwoitych pieniądzach, tak? Z tych sportów. No to jest żart, to jest po prostu śmiech na sali. No właśnie, teraz czym są te przyzwoite pieniądze, nie? No bo możemy powiedzieć, że jedz śmiało. Tutaj mamy dzisiaj sytuację gastronomiczną taką, będziemy jeść i w ogóle i opowiadać. Znaczy po pierwsze w ogóle to, że chce się szybko wszystko, to nie tylko sport, nie? To równie dobrze można przykleić do biznesu, nie? Zobacz, nawet ludzie, przykład prosty, Instagram. Instastory trwa 13 sekund. Masz statystyki i widzisz, ile ludzi to przewinęło, bo im się nawet nie chce tego oglądać, bo to już jest za długie 13 sekund, no, tak? No. Filmy na Facebooku czy na YouTubie powyżej 2 minut tracą rację bytu, bo ludzie tego po prostu nie oglądają, tak? Bo już jest to za długie, chcą kolejne informacje, tak jakby wiesz, dostęp do kontentu, do... Tak jakby to przebodźcowanie tymi informacjami jest tak olbrzymie, że ludzie po prostu wariują i to jest... Naprawdę, ten internet jest dobry, ale z drugiej strony zrobił strasznie wiele złego. No, trzeba jakby świadomie korzystać. Ale mówię, no takie rzeczy związane z tym, że chcemy szybko, no to ze wszystkim, nie? Dieta, no to od razu powinniśmy zrzucić, za 3 tygodnie, trenerze, za ile ja schudnę? Pytanie, no, to no, no, za, ale za ile będę miał efekty? Ale no, czy ja już za 2 tygodnie ubiorę tą sukienkę?
No nie, nie wiem. To no, się może tak samo z pieniędzmi, no ze wszystkim generalnie, nie? Że wszystko ma być teraz. Teraz, no bo, bang. No bo generalnie jak ja nadaję coś, wiesz, w internecie, to teraz, to się dzieje, nie? To wszystko jest teraz. No i do tego właśnie wszystko, mam nadzieję, że nie zmierza, no bo jednak wielu ludzi też może się ocknąć i generalnie kumać, co się dzieje, nie? Dobrze. Mam taką też pomału gdzieś tam misję, że pomału będę chciał to zmieniać, tak jakby, żeby tych ludzi odciągnąć trochę od tego wirtualnego świata i skupić się na tych rzeczach takich naprawdę prostych i prawdziwych, wiesz. To może czasami brzmiesz jak taki coachingowy bełkot, ale ja nigdy nie przeczytałem żadnej coachingowej książki. Nie mam w tym zakresie wiedzy. Ja naprawdę bazuję na takich prostych schematach, prostotach życiowych, jakichś takich maksymach, które się widzę na własnym doświadczeniu, bo ja już mam prawie 36 lat. Chociaż czuję się dużo młodziej. To prawie tyle co ja. Ale właśnie takie to doświadczenie sportowo-życiowe powoduje, że zupełnie zmienia się na pewno rzeczy optyka i widzę, co działa, co nie działa, tak? Mówimy takim szeroko pojętym, wiesz, work-life balance, nie? Sport-life balance może w tym przypadku. No tak, tylko jak masz się spotkać z tymi ludźmi, no to znowu umawiacie przez internet, nie? No prowadzisz spotkania typu jakieś tam morsowanie zimą, sauny latem, czy nie wiem kiedy, no zimą też, więc te spotkania są. Aczkolwiek, czy to wyrwie jakoś ludzi, no czy no to wyrywa i to całkiem pokaźne grupy ludzi wyrywa z domu, tylko... No brakuje ciągłości. Wchodzicie do wody, wychodzicie i jakby nie ma jakiegoś tam... Słuchaj, ja... nie jesteś, nie? No nie, broń Boże. Ja po prostu, wiesz, staram się ludziom dawać to, co jest dobre, to, co sprawia przyjemność, to, co jest, ma pewne korzyści takie jakby sportowo-zdrowotne, czy regeneracyjne, czy po prostu nawet takie stricte po prostu, wiesz, psychologiczne, że to wejście do tej zimnej wody powoduje, że ludzie są po prostu super szczęśliwi, tak? Na ten temat też jest dużo publikacji, jak to wpływa na naszą głowę, pozytywnie właśnie, gdzie masz ten cały wyrzut tych wszystkich hormonów, które dają nam to szczęście. Mhm. Natomiast, wiesz, ja zaczynałem to morsowanie, już o tym mówimy, pierwszą grupę miałem w 2012 roku i tak naprawdę w Trójmieście trochę otworzyłem to morsowanie na młodych ludzi, bo ono zawsze się kojarzyło ze starszymi ludźmi, tam wiesz, dziadki na końcu bulwarów, grupa morsów, starsi ludzie, świetna zabawa, ale tych ludzi młodych tam cały czas brakowało, tak jakby tam jakieś były jednostki, tak? Ja tam gdzieś z racji na moją szeroką sportową działalność taką grupę sobie stworzyłem, właśnie kąpieli w zimnej wodzie i powiem ci teraz po tych 6 ponad latach, widzę, jak niewiele osób ze starej gwardii zostało. Takich, które są faktycznie wierne tym fajnym rzeczom, a inni się po prostu, wiesz, ludzie się nudzą szybko. Pochodzili, było fajnie, dobra, już mi wystarczy i tak jakby, wiesz, ja tego nie robię dla, wiesz, nawet mi kumpel o to nie powiedział, Kuba, wiesz co, dlaczego tak mało osób teraz przychodzi do ciebie? Bo nie wrzucasz nic na fejsa. Bo przestałeś robić zajebiste zdjęcia. Tak jak robiliśmy, mieliśmy fotografa, robiliśmy zdjęcia, było super, ale słuchaj, w tej chwili jest tyle kontentu morsowego na Facebooku, że ja już na to nie mogę patrzeć. Wszyscy morsują, ja się z tego bardzo cieszę. Mhm. Ale tak jakby, ja już wiem, że swoje zrobiłem i ja nie muszę tego co 3 razy w tygodniu pokazywać, że my morsujemy. Bo o tym każdy wie, ja już byłem w telewizji jednej, drugiej, trzeciej, artykuły, okładki wyborcze na temat morsowania, wszystko było. Ja mówię, ile razy to można klepać? Mi się już wydaje, że w naszym środowisku sportowym każdy wie, że to jest super i to naprawdę dobrze robić. No to właśnie to zależy, co masz na tym wallu swoim, nie? Facebookowym, o ile go ktoś przegląda. No to jeśli masz sportowców, czy jakichś takich ludzi, no to... Wiesz, na początku to motywuje, nie wiem, zaczynasz biegać i jakiś dodajesz tych znajomych i wiesz, i masz, o rany, ten pobiegł, to ja też pobiegnę i tu w ogóle pada, wiesz, wieje, a ktoś poszedł, to ja też pójdę, a później tym żygasz, nie, no są pewne etapy jakby w tym, nie wiem, rozwoju jakimś psychicznym tego sportowca, amatora, ale powiedziałeś, że byłeś tu, byłeś tam, powiedz, jak to w ogóle się zaczęło, jeśli chodzi o to twoje... No porozmawiajmy o tym marketingu, tak? Jeździłeś sobie na rowerze kiedyś, byłeś zawodnikiem i jak to później się wydarzyło, że generalnie odpowiedz na pytanie, co zrobić, żeby trenować Nergala, żeby jeździć Lexusem, wiesz, i teraz opowiadasz, a ja będę jadł, pił i tak dalej. Jest to pytanie, które bardzo często słyszę, szczególnie od osób, które zaczynają pracę w branży trenerskiej, że ja jestem takim trochę trenerem, influencerem, trochę takim... Nie lubię tego słowa life coachem, że poza tymi aspektami treningowymi, tak jakby widzę, że z wiekiem, to mi dopiero przyszło całkiem niedawno, tam nie wiem, 3 lata temu, tak jakby człowiek dojrzewa i sobie w głowie pewne rzeczy inaczej układa, zupełnie inne rzeczy odbiera, to jest naturalny po prostu proces dojrzewania, tak, wchodzimy na kolejny po 30, na kolejny etap życia i nam się po prostu optyka na wiele rzeczy zmienia. To, gdzie jestem, zawdzięczam tylko i wyłącznie kolarstwu tak naprawdę. Czyli tak jakby, gdyby nie ten sport, to na pewno bym tutaj nie był, gdzie jestem, tak, bo w tym sporcie... Ja się ścigałem w latach, tak jak mówię, 98 zaczynałem, te największe sukcesy kolarskie w MTB to były lata 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze nawet 11, coś tam mi się udawało stawać na podiach jakiś. Więc temu
kolarstwo zawdzięczam bardzo wiele, tak? Z którym no, wystałem trochę z mlekiem ojca. Można powiedzieć, mój ojciec też na rowerze przyjeździł pół życia, pół Europy w demoludach, całą komunistyczną Europę zjeździł. Tak jakby to, takie rzeczy po prostu przechodzą w genach, to jest fakt, tak? Taka właśnie pasja i zamiłowanie do sportu. Niestety w naszym kraju to jest tak, że w pewnym momencie kariery sportowej trzeba zdecydować, czy faktycznie dalej ścigam się za czapkę śliwek, czy kończę studia, a ja też studiowałem równocześnie ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, czy kończę studia i faktycznie podejmuję po prostu się real life i zaczynam żyć po prostu normalnie i coś kombinować, tak? Niestety w mojej głowie zawsze było trochę inaczej i ja wiedziałem, że ja nigdy mimo studiów ekonomicznych nie będę siedział przy biurku, bo bym trzeciego dnia sobie po prostu strzelił w łeb, bo to jest kompletnie wbrew mojej naturze i filozofii życia. I ja już gdzieś tam, wiesz, trenując to kolarstwo, kończąc tą karierę, powiedzmy, bo też taki miałem tam niestety przykry event życiowy, że ta kariera mi się trochę z dnia na dzień rozpadła z powodów rodzinnych. Miałem bardzo mocno podcięte skrzydła i tak jakby z dnia na dzień zostałem na lodzie. Zostałem kompletnie bez niczego, bez wsparcia i tak mówię, oh fuck, co teraz? Miałem tak naprawdę, mój cały majątek to był Peugeot 206, dwa rowery i laptop, tak? Po prostu. I kurczę, wiesz, i tak się złożyło, że akurat jeden z moich sponsorów, firma Vitesse, w tamtych czasach, bardzo dobra odzież szkolarska, ja do nich pojechałem, mówię, słuchajcie, macie super te rzeczy, ale tutaj rzeczy, duże rzeczy do poprawy. Ja im po prostu zaproponowałem stanowisko pracy, bo od zawsze pasjonowałem się ubraniami, stąd też Salomon. Pasjonowałem się ubraniami kolarskimi, bo dla mnie strój w sporcie gra naprawdę ważną rolę. Już nie chodzi o sam komfort, ale po prostu o cały też wizerunek, o to jak to działa, na ile to starczy i tak dalej, i tak dalej. Ja im po prostu w tym Vitesse zaproponowałem stanowisko pracy dla siebie. I oni byli zachwyceni moją prezentacją na temat niedoskonałości ich produktów. Czemu byli zachwyceni? Bo się na tym znałem, po prostu. Tak jakby, wiesz, moje zamiłowanie do pewnych rzeczy powodowało, że, wiesz, miałem ubrania różnych firm, miałem Nike, Asosa, wielu różnych firm, Castelli i tak jakby, wiesz, potrafiłem z tych rzeczy wyciągnąć, taką, wiesz, trochę byłem blogerką, instablogerką, szafiarką, słuchaj, rowerową, tylko to było, wiesz, na początku lat, w połowie lat 2000, tak? Tam 2000, to był 2008 rok akurat, jak do Vitesse przeszedłem, więc 11 lat temu. Ja im zrobiłem prezentację na temat tego, dlaczego to jest złe, dlaczego to jest źle skrojone, dlaczego materiał powinien być tu taki, tu taki, tu taki. Oni byli zachwyceni i tam spędziłem ponad 2 lata, nawet do dziś dzień jeszcze pewne rzeczy konsultuję czasami, czy właśnie Vitesse, czy w innych firmach, też teraz cały rok działałem z inną zupełnie firmą, dużą w branży rowerowej, Pic Noir, niemiecką, która mnie tam zatrudniła jako konsultanta i trochę tam właśnie takiego człowieka od marketingu. To wynikało z tego, że po prostu wiedziałem, co mówię. I to, co im mówiłem, przełożyło się faktycznie na dużo, dużo lepszy produkt w kolejnych kolekcjach, tak? Okej, okay, a jak to wszystko przełożyło się na brand? Czy brand jakby X-Trainer to był później kolejny etap. Bo cały problem Vitesse polegał na tym, że to było w Warszawie. A ja niestety jestem niewarszawski mocno. Ale bardzo antywarszawski? Wiesz co, nie powiem, że jestem antywarszawski, ale ja tam po prostu nie lubię jeździć, tak? Ale tak się złożyło, wiesz, tu mi się rozpadło życie rodzinne kompletnie, trochę mi się kończyła kariera, tam poznałem też dziewczynę w tym samym czasie, tak jakby wiele, że złożyło się do kupy, ja się do tej Warszawy ewakuowałem. Pociągnąłem tam 2 lata, chociaż też co tydzień uciekałem z tej Warszawy, po prostu mi tam było najczęściej się źle, to nie jest miasto dla mnie absolutnie, ja potrzebuję wodę, na szlas, wiesz, po jeziorze, sam wiesz, jakie jest to miasto i okolice, to jest po prostu piękne miejsce do życia i trenowania. Ja z tej Warszawy uciekłem w 2010 roku, w połowie 2010 roku i zastanawiałem się dalej, kurczę, co teraz, tak, wracam do domu, jestem kompletnie goły, pusty, nie mam nic. I co dalej? No ale już wcześniej gdzieś tam trochę miałem do czynienia z zajęciami rowerowymi, gdzieś tam parę osób prowadziłem treningowo, komuś tam doradzałem i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem, faktycznie wtedy sobie wpadłem na pomysł, że idę w tym kierunku, że chcę pracować z ludźmi po prostu. Ja zawsze uwielbiałem pracę z ludźmi, uwielbiam w ogóle przebywać z ludźmi, rozmawiać, zaczepiać i tak dalej, więc nie mam problemu z jakąkolwiek, wiesz, komunikacją, jestem w miarę otwartym człowiekiem, więc wiedziałem, że chcę pracować po prostu z ludźmi, tak? Zrobiłem w międzyczasie kwity uprawnienia trenerskie, sygnowane przez patrz, jedzie, ma jakie ekipa, sygnowane przez Ministerstwo... To jedzie? Widzę, okej. Okay. Tak, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, żebym po prostu, wiesz, po tej całej mojej ekonomii, żebym miał jakikolwiek kwit, że mogę ten zawód wykonywać, prawda? To jeszcze były czasy, gdzie te kwity co jakiekolwiek miały znaczenie, a szkolenie faktycznie coś wnosiło do życia trenerskiego. No to znowu wracamy do tego, że szybko, nie? Że teraz nie ma być. Tylko wiesz, dzięki temu. Tydzień czy ileś szkoleń, tylko w 2 godziny masz wszystko się nauczyć. No nie, a wiesz, u mnie to szkolenie trwało długo, do tego wiesz. A wiesz, inna sprawa jest taka, że ja nie zaczynałem od zera. Ja miałem już kilkanaście lat doświadczenia w sporcie, w kolarstwie, pracowałem z różnymi trenerami na AWF-ie. Tam się dużo rzeczy nauczyłem. Jak się potem okazało, bardzo źle się nauczyłem.
teraz z perspektywy czasu na to patrząc, bo też moja wiedza, no wiesz, zawód trenera to jest taki zawód, że ja się cały czas uczę. Mhm. Tutaj nie ma rzeczy stałych, to nie jest 2 plus 2 równa się 4. Tutaj się cały czas pewne rzeczy rozwijają, zmieniają, nowe badania, publikacje itd., itd. Oczywiście jest tego teraz bardzo dużo i można zwariować, więc trzeba umieć to swoje meritum z tego wyciągnąć. Natomiast no, to jest zawód, w którym się cały czas człowiek po prostu uczy, tak? Więc ja już zaczynając wtedy, takiego miałem pewien bagaż wszystkim doświadczeń w sportach wytrzymałościowych. Jeździłem mnóstwo wyścigów, wiedziałem, jak organizm działa w górach, jak działa w zimnym, jak działa w ciepłym, jak się przygotować do wyścigów etapowych, co na mnie działa żywieniowo, co nie działa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałem bardzo duży bagaż wiedzy zdobyty w kolarstwie, tak? Kwity trenera robiłem w 2010 roku, czyli to było 9 lat temu, tak? Jak to się potoczyło wtedy? Nie wiem. Bo podejrzewam, że to nie było żadnego strzału, tylko powoli jednak budowałeś ten... Bardzo powoli. Wiesz, ja takiego miałem z góry koncepcję, że też może to wynikało z mojej wiedzy ekonomicznej, że nie idę, wiesz, to był 10 lat temu, trener personalny to trochę była egzotyka, nie? Mój dziadek do dziś dzień się pyta, kiedy ja do pracy pójdę. Po prostu będę przybijał kartę w fabryce, tak? Mhm. Bo on nie kuma, co ja robię. No to z wieloma, wiesz, 10 lat temu. Tak. Dużo, niedużo, ale więc, wiesz, wiele jak... zawodów nie istniało. Tak oczywiście, naprawdę, więc nie? Jak ja zaczynałem to 10 lat temu, no to było takie trochę egzotyczne i tak nie do końca nikomu o co chodzi, ale wiesz, ja wiedziałem, że jest to wtedy jeszcze usługa segmentu premium i tutaj się mogę jakoś fajnie targetować, że nie potrzebuję miliona osób do tego, żeby żyć i pisać planów treningowych, wysyłać online, bo tego nie robię w ogóle, nigdy nie robiłem i raczej nie będę robić, bo ja lubię pracę z człowiekiem jeden na jeden, to też jest temat na dzielną historię, dlaczego tego nie robię. Natomiast od początku sobie założyłem, że buduję brand, bo nie będę trenerem personalnym wiecznie, tak? Mm-hmm. Starzeję się, w wieku 50 lat oczywiście, ja to będę mógł wykonywać długo, bo mi to sprawia olbrzymią przyjemność, tak? Ale wiem, że w pewnym momencie no, młode pokolenie mnie też zastąpi, chociaż jak się okazuje, to młode pokolenie wcale nie jest takie fajne, jakby się mogło wydawać, naprawdę. Ludzie zero pokory, od razu wszystko na już. I budowałem sobie brand, wymyśliłem tą nazwę właśnie X Trainer, gdzie tak jakby ten przedrostek X wynika z wielu rzeczy, z tej mojej koncepcji X-menów, z koncepcji cross country, cross skiing, cross running, tak jakby z tego wszystkiego, co się dzieje w terenie, bo całą moją działalność rozpoczynałem też w terenie, czyli biegałem mnóstwo po lesie, po plażach, tak jakby głównie skupiałem się na tym, na czym się najlepiej znałem w tamtych czasach, czyli tych sportach właśnie wytrzymałościowych i na tym bazowałem, ale wiedziałem, że na dłuższą metę to nie pociągnie, bo się zajadę w końcu, ile można robić Nordic Walking dziennie po plaży, tak? I tak naprawdę na początek wystarczyła mi jedna podopieczna, która była moim wielkim sukcesem. O tym zawsze będę powtarzał, Wiesia Warszawska, której do dziś dzień zawdzięczam tak jakby znaczną część mojej kariery. To była osoba, którą poznałem tak naprawdę na imprezie przypadkowo w wspólnym gronie towarzystwa naszego, która mi tam powiedziała z historii swojego życia właśnie, że jest schorowana, że olbrzymia astma, niewydolność krążeniowa oddechowa, wiesz, problemy z jelitami, cała masa chorób, gdzie tak naprawdę to jej fundamentem była astma, lata spożywania leków zupełnie niepotrzebnie, sterydowych i tak dalej, które ten organizm totalnie rozpieprzyły. Wiesia nigdy nie biegała, nigdy nie robiła nic. Ja mówię, Wiesia, wiesz co, no my tutaj medalu Igrzysk Olimpijskich nie zdobędziemy, ale ja ci gwarantuję, że ty jeszcze dychę poniżej godziny złamiesz. I to całkiem, to w ciągu pół roku najprawdopodobniej, tak? I zaczęliśmy od tego, żeśmy 6 razy w tygodniu trenowali Nordic Walking, że ona zaczęła po prostu chodzić, oddychać, korzystać z tych płuc, tak? Jej lekarz prowadzący 20 lat się ze mną osobiście spotkał i gratulował mi, Kuba, ja nie wiem, jak to zrobiłeś, że ona po 20 latach odstawia połowę leków. Ja mówię, panie doktorze, ja po prostu zacząłem ją ruszać, tak? On zaczęła oddychać, tak? Astma to nie jest wyrok śmierci, z astmą wielu sportów tu trenuje, oczywiście wielu kantuje i to wykorzystuje, ale w przypadku normalnej 40-paroletniej kobiety taka aktywność jest wskazana w przypadku astmy, tak? Ten właśnie lekki wysiłek wytrzymałościowy i to stopniowe podnoszenie poprzeczki, żeby ten organizm zaczął funkcjonować, żeby tak zaczyna płynąć, te naczynia wzmocnić, płuca, to wszystko ma po prostu się tuningować nieustannie, tak? Proces treningu to jest proces, który zaczynamy w dniu urodzin, kończymy w dniu śmierci tak naprawdę. To nie jest to proces, który się nie kończy. No tak, tak ja uważam. I co mówisz, że ona tak. To była swoja dziewczyna, która mi zrobiła, bo ona dosyć była w tamtych czasach znana, ale jest taka dosyć osobą bardzo, bardzo fajną, też znaną w pewnych kręgach. I ona mi zrobiła cały marketing. Ona po prostu opowiadała historię swojej przemiany sportowej. I po Wiesi zaczął przychodzić kolejnej koleżanki. Czyli zbudowała story jakby po całe, prostu, tak? Zbudowała autentyczne story, gdzie była żywym dowodem na to, że moja praca przynosi bardzo dobre efekty, tak? Maksymalnie prosta praca u podstaw. Stary, ja to nie zrobiłem nic nadzwyczajnego. Nie wymyśliłem programu treningowego przed telewizorem, wymachania nogi, tylko ja po prostu wziąłem na plażę, stary. Ona architekt, wiesz, kilkanaście godzin pracy przy komputerze, w zamkniętym pomieszczeniu, bez świeżego powietrza. Ona po prostu wyszła, wyprostowała się, nauczyła się korzystać z tych kików Nordic Walking. Nordic Walking jest, wiadomo, wiele osób tego śmieje, ale na pewnym poziomie wytrenowania jest to genialna forma aktywności fizycznej, szczególnie dla osób starszych. I ruszyła się, potem przed trening siłowy, proste ćwiczenia, potem weszły marszobiegi i na końcu sobie po 4 miesiącach przebiegła dychę w biegu świętojańskim w godzinę i 4 sekundy.
gdzie ledwo chodziła, tak? Także no to w ogóle wiesz, i do dziś dzień wieś jest aktywna, gdzieś ten teraz miała obóz w górach i tak dalej, to jest taki wiesz, no żywy przykład tego, że to, że proste rzeczy działają najlepiej. Tutaj nie ma Bóg w jakich planów treningowych czy cholera wieszego, tak? Na takim poziomie, mówimy o poziomie amatorskim, jasne, osób zaczynających od zera. Wiesia była pierwsza, po Wiesi poszło wszystko i były kolejne osoby, kolejne podopieczne i to się zaczęło rozkręcać, no. No dobra, ale sporo znam osób z tego, nie wiem, świata sportowego, powiedzmy, którzy, czy trenerskiego, które, nie wiem, rozpisują te plany, widzą się z zawodnikami, trenują razem, tworzą grupy też jakieś, jakby są proaktywne, ale jednak nie każdy ma dostęp gdzieś do, nie wiem, do ludzi z show biznesu, a wiem, że jakby jeśli były takie osoby, to gdzieś tam, znaczy, wiem, to też wynikało... słyszałem po prostu, że ktoś tam jednak się do ciebie zgłaszał i teraz pytanie, gdzie jest ta bariera, co ty takiego robisz, że nagle... Może ci ludzie, ja ci powiem jak to wyglądało, to było tak, że ja w 2008 roku byłem w dłuższym związku z Janą Jabłczyńską, po prostu. Więc poznaliśmy się na rowerach, na jednym z wyścigów kolarskich, wiele osób, to jeszcze były czasy przed Facebookiem, więc wiele osób może tego po prostu nie pamiętać, chociaż kto ma pamiętać, to pamięta. Więc ja byłem z Janą w związku i tak jakby dzięki temu też poznałem różne osoby. Nergal do mnie trafił dzięki Wiesi, która się z nim przyjaźniła. Czyli jednak. Tak, to był Wiesi robota, która widział, że ja Wiesi pomogłem. On akurat do mnie trafił bezpośrednio po wyjściu z nowotworu, swojej choroby nowotworowej, tej białaczki limfoblastycznej. I był absolutnym wrakiem. I tak samo, zaczynaliśmy od Nordic Walking po lesie. Skończyło się na interwałach biegowych, wiesz, w Lesie Oliwskim. Po paru miesiącach. Teraz Nergal jest w dużo, dużo lepszej formie fizycznej i psychicznej niż był kiedykolwiek przed chorobą nowotworową, tak? Gdzie naprawdę no tam no już prawie się witał z gąską, tak? W jego przypadku akurat z ekipą z dołu, nie z Józefem. Cześć Adam, pozdrawiam cię serdecznie, bracie mój drogi. I także wiesz, Kuba Wesołowski tak samo, no poznałem Kubę też na wyścigach rowerowych przez Joannę. Do dziś dzień, bo tam doradzam, wiesz, pewne rzeczy załatwiam i tak dalej, bardzo się tam fajnie przyjaźnimy. Tych osób znanych nie było jakoś tam dużo, tak Izabeli Sokołowskiej też pomagałem, takiej właśnie baletnicy, która tam po nowotworowej chorobie ciężkiej do mnie trafiła na chwilę. I to nie było jakieś tam masy celebrytów, tak, to po prostu gdzieś tam było parę osób bardziej znanych niż inne, ale to dla mnie był kolejny fajny materiał do pracy i też dla mnie do nauki, tak? Po prostu. Ale gdzieś to jednak ustawia wtedy tego człowieka, że... No tak było, no po prostu takie miałem szczęście, że akurat tak się trafiłem w takie środowisko. Wiesz, w tych wyścigach kolarskich, jakie ścigałem w tamtych czasach, też byłem gdzieś tam powiedzmy w miarę znany, bo na tym podium stawałem jednak dosyć często, w tych maratonach MTB, wiesz, wtedy były trzy cykle w całej Polsce, więc ci kolarzy się wszyscy znali. Tak na każdym wyścigu się mieliśmy, więc to była, wiesz, grupa kilkuset osób, gdzie się po prostu wszyscy znali. Mhm. Po prostu. Tak jakby nie to, co teraz, że tych ludzi ja w Trójmieście połowy nie rozpoznaję, no. Kto jest kto, bo tego się tyle narobiło. A w tamtych czasach... Ale imprez też jest dużo. No imprez i jest mnóstwo, to się porozjeżdżało. Ludzi, wiesz, może startować z tego topu, tak, w każdej imprezie, nie? To się porozjeżdżało, a myśmy co tydzień jeździli, wiesz, na południe Polski, żeby brać udział w wyścigu, się z tymi z chłopakami spotykać, więc tak jakby to też było zupełnie dużo mniejsze, bardziej hermetyczne środowisko niż jest teraz, nie? I dlatego było po prostu łatwiej w tamtych czasach. No tak, ale jakby nie ma co marudzić, że rynek urósł. Nie? Nie, bo to działa tylko na korzyść. Znaczy, słuchaj, to, ja w ogóle, to, że rynek rośnie, że jest więcej trenerów, to w ogóle nie jest mój problem. Ja się to w ogóle nie przyjmuję, bo ja już tak, mam swoje miejsce zbudowane w branży, dosyć stabilne. Znam doskonale swoją wartość. Ja się w ogóle nie obawiam konkurencji, tak jakby, bo wiem, że na pewnym poziomie ta konkurencja po prostu, to tak jak wiesz, Mercedes czy Lexus obawiali się firm, które powstają. No, to jest inna liga. No jasne, po prostu, jasne. Ja już właśnie mam to doświadczenie, ten wiek, zaczynałem sporo czasu temu. Więc tak jakby no jest mi po prostu dużo łatwiej, tak? Wiem, że młodym trenerom jest dużo trudniej się przebić, a ich największym problemem jest to, że nie mają doświadczenia sportowego niestety. To są często osoby, które gdzieś tam są pasjonatami najczęściej sportów siłowych, tutaj wiesz, sylweta, bum, przypinka, gdzieś tam trzy wyścigi pojadę i on dobra, będę trenerem. No niestety, ja zanim się stałem trenerem, to się ścigałem kilkanaście lat. No tak, ja w ogóle, prawdę powiedziawszy, szukałem dosyć długo ludzi na przykład, wiesz, kwestia diety na przykład, no. Oj, to każdy jest umie rozpisać, tak? Tylko że znowu. Najgorsza robota świata, słuchaj. Jeśli zaczniesz, wiesz, rozmawiać, że ktoś na przykład, wiesz, jakieś crossfity się bawi, czy bardziej siłownia i spotyka się sportowiec wytrzymałościowy z takim dietetykiem. I też część ludzi ma zamknięte klapki, jakby, wiesz, wszyscy mają być kulturystami i tyle, nie? Wiesz co, mnie przeraża w tej chwili ilość teorii dietetycznych, które występują, ilość różnych wymysłów, no bo wiesz, pomysłów. No to każdy chce gdzieś jakiś kontrast dać do czegoś, każdy tak chce zaszokować, żeby, wiesz, oni mówili, ale lepsze jest to, że wiesz, to właśnie to jest to, że ci młodzi trenerzy, młodzi dietetycy po jakichś tam studiach tworzą te różne teorie, a jak na koniec dnia pojadą sobie, słuchaj, na taki wyścig Tour de France,
spotkałem się z koleżami, którzy przez 3 tygodnie wyrzynają z siebie po prostu po flaki i zobaczą, co oni jedzą, jak jedzą, nagle się okaże, kurwa, te wszystkie nasze teorie możemy sobie spuścić w kiblu. Bo no ale nie spuścimy, bo będziemy przecież na tam, tak, wiesz, chłopaki, książki pisać. Bo chłopaki jedzą, wiesz, jedzą makaron z oliwą, z jajka, ryż, kurczaka, wołowinę. Proste rzeczy. Najprostsze rzeczy świata. Tam no. Nikt się nie zastanawia, czy gluten, struten i tak dalej. Oczywiście są kolarze, którzy no, tego glutenu nie jedzą, ale generalnie, stary, po takim wyścigu, ty wszystko, zobacz, ilu kolarzy, była taka jakaś historia, że pojechali chłopaki z Intellection chyba do wyścigu do Tunezji i się obawiali tamtej, wiesz, kultury żywieniowej i przez cały tydzień nie jedli McDonalda. No. Wyścig na McDonaldzie pojechali. Oczywiście tutaj nie ma bezpieczniejszego jedzenia niż McDonald's w trakcie wyścigów, tak? Bo to, nie wiem, czy ktoś kiedyś zatruł McDonaldem. Nie, to się nie zdarza po prostu, tak? Ja wiem, że to jest abstrakcyjne, ale faktycznie wielu kolarzy sam zawsze tutaj po wyścigu to była święto, żeśmy wszyscy się rotowali do McDonalda zawsze, tak? To była nagroda za te ciężkie trudy, tak? Ale zawsze się sprawdzały najprostsze mechanizmy, tak? Bułka z dżemem, stary, bułka z czekoladą, kanapka z szynką, z serem, tego typu rzeczy. Wiesz, teraz się, Boże, ty się za głowę łapią, tak? Ale niestety, ile produktów nowych powstaje, jak pokazują nie? Sporty wytrzymałościowe szczególnie, no to te najprostsze rzeczy, właśnie te wysokowęglowodanowe diety działają, tak? No nie znajdziesz raczej wegańskiego mistrza olimpijskiego w żadnej dyscyplinie, jak, o ile się mnie mylę, może gdzieś tam jest jakiś super niszy, ale czy w wiesz, tych, co, kurczę, tych no, z tymi... dyscyplinach, no to kurde, raczej nie do końca... Wiesz, generalnie z tymi wszelkimi dietami to jest tak, że każdy chce jakiś taki marketing, czy w jakiś sposób lobbuje może te diety i ktoś powie, że ale tutaj, wiesz, weganin był najlepszy w tym. No dobra, a jedzący zróżnicowanie był najlepszy w tamtym. No i ja lobbuję, mój drogi, racjonalizm żywieniowy. Pierdzenie. Tak? No, ja lobbuję to, że dieta powinna być zróżnicowana, oczywiście, jakby tak. To wszystko. Oczywiście tak. Okej, faktycznie dopasować trochę do somatotypu, chociaż w przypadku większości sportowców wytrzymałościowych tutaj bazujemy na ektomorfikach, no nie szukujmy się. Gdzieś tam na osobach szczuplej ektomezo, jakichś tam miksach. Już mówimy o amatorach, to jakby wszyscy są. Chociaż zdarzałem się, wiesz, typowi endomorficy, czyli ty, wiesz, czyli troszkę ci bardziej otyli. Mhm. I tutaj faktycznie można dopasować to żywienie pod tym kątem. No wiadomo, tutaj też trzeba operować na tej podaży kalorii, tak? Pytanie, jaki mamy też cel, czy się redukujemy, czy budujemy masy, tak jakby, no ty wiesz, no tych ścieżek zawsze żywienia... się redukujemy. Tak. Ja akurat teraz chcę przytyć cały czas i nie mogę. Co wyjadę w góry, to schudnę i tak, ale chociaż tak jestem dużo cięższy niż byłem kiedyś, chwała Bogu. Chociaż nadal się z nimi śmieją, wiesz, moim też atutem było to, że ja byłem jedynym chudym trenerem na siłowni, tak? Jak to w ogóle, jak gość o mojej postury, 60 parę kilo, chociaż w tamtych czasach, może w ogóle kogokolwiek uczyć podnoszenia ciężarów? No mogę, tak? Ja nie muszę ważyć 150 kilo i być naładowanym za przeproszeniem wieprzem, żeby uczyć poprawnie najprostszych ćwiczeń siłowych, tak? Czy pracy z ketlem, no to jest, wiesz, ale tak jakby w zamyśle wielu osób tak jak nadal to funkcjonuje, tak? Że ja jestem niewiarygodny, bo jestem szczupły. No ale na szczęście ten pogląd się zmienia. No dobra, no to przechodzimy sobie właśnie do tego tematu związanego z tym, co zrobić, żeby, jak nam się już nudzi te wszystkie jazdy i tak dalej, co zrobić, żeby w ten sport jednak uderzyć, żeby być lepszym, ale żeby zamienić te jednostki, nie wiem, kolejne wybieganie, wyjeżdżenie, czy nawet jakiś tam mocniejszy trening, żeby zrobić coś innego. Wycieczki w góry to jeszcze nie jest ten moment w ale rozmowie. Ale to na pewno przyjdzie. Ale co zrobić takiego konkretnego? Bo ta siłownia, myślę, że od bardzo niedawna pojawia się, nie wiem, rok, dwa lata, znaczy no nie wiem, tak jak ja siedzę w środowisku, to ja nie słyszałem dwa lata temu o tym, żeby wielu ludzi ćwiczyło na siłowni. Ja największy skok w mojej kolarskiej karierze odnotowałem z sezonu 2004-2005, kiedy trafiłem pod opiekę trenera Piotra Madejskiego i profesora Piątka do katedry lekkiej atletyki w NWF-ie. Po prostu. Wiedziałem, że jeżdżę na całkiem jakimś tam przyzwoitym poziomie amatorskim, powiedzmy, na tamte czasy, ale że to jakby muszę mieć jakiś silny bodziec. I trafiłem do gościa, który właśnie był szczepnikiem, miał mega pojęcie na temat treningu właśnie motorycznego, ogólnorozwojowego. I ja po tamtym, takich wiesz, kilku przepracowanych zimach, przyszedłem na zupełnie inny poziom ścigania na rowerze. Po prostu był milowy krok w mojej karierze i to był, słuchaj, zaczynałem 2004 rok, 15 lat temu, a ty mówisz o 2 latach, tak? Otóż to. Faktycznie to 2-3 lata tak jakby weszło do takiego trochę mainstreamu, że sportowcy wytrzymałościowi dzięki kilku osobom ze sportów wytrzymałościowych typu Kuba Czaja, Marcin Chabowski, gości z dużym dorobkiem wytrzymałościowym, nagle zobacz Marcin Chabowski, jaka w ogóle metamorfoza gościa, który super szybko biega i uczy podnoszenia ciężarów. To jest w ogóle, wiele osób się za głowę łapie. Jeszcze mniej ważne, nie? Ja mu do dziś dzień biję brawo za to, co on zrobił, bo tak naprawdę osoby tego typu z takimi zasięgami otwierają oczy tym niedowiarkom, którzy zawsze mówi: Boże, trening siłowy, broń Boże, nie biegać. Długi dystans, nie biegać, bo ci siła zabije mięśnie, szybkość, wszystko. Jak ja to słucham teraz i wiesz, jak kiedyś to wierzyłem. Tylko niestety to było kilkanaście lat temu i teraz jak ktoś takie rzeczy słyszy, to się po prostu głos na głowie jeży, tak? To są największe bzdury świata. Ludzie, sportowcy wytrzymałościowi, zrozumcie jedną
najważniejszą rzecz na świecie. Trening siłowy, siła jest fundamentem absolutnie każdej aktywności to znowu fizycznej. Nie siła, wiesz, kolarska, biegowa, tylko taka chamska siła. Nie? Siła. Po prostu siła jako wartość fizyczna, tak? Mhm. I dopiero potem my tą siłę ukierunkowujemy na naszą dyscyplinę. Daną dyscyplinę. Otóż to. No tak, moc, tak jak szybkość i tak dalej, i tak dalej. Czaj, w podstawówce? Nie, w liceum był taki trening, tam super high jump, coś tam, nieważne. Był jakiś generalnie trening typu, tam nie wiem, wyskoki z jakiegoś krzesła, wiesz, to też było trochę lat temu. Gdzie, no to były ćwiczenia wykonywane w domu, wiesz, z jakimś taboretem, z czymś takim, który miał powodować, że będę wyżej skakał, nie? No i jak grałem sobie w kosza, no to wyżej skakałem, nie? Ale w instrukcji było napisane, że generalnie robisz ten trening, a adaptacja do twojej dyscypliny sportu będzie przez to, że po prostu tę dyscyplinę uprawiasz, nie? Oczywiście, jakby tak. W szycho. Tylko wiesz, ta adaptacja, wiesz, jak zaczynasz od zera, ona jest dosyć szybka. Jeżeli, wiesz, bazujemy w przypadku, wiesz, że bazujemy tylko na ciężarze ciała, to ona też się bardzo szybko skończy, tak? To jest tak jak trochę dziewczyny, które trenują Ewę Chodakowską przed telewizorem, że mamy super efekty przez parę tygodni. Tak, już na temat tego treningu się nie będę wypowiadać, ale tak mówię jako idea, tak? Mhm. Ale ten bodziec się szybko kończy, no bo ciężar ciała jest niezmienny, gdzieś tam brakuje tego bodźca. Dobrze by było. Tak, oczywiście parę, no, mniej więcej, parę dziewczyn schudnie, ale takim dużym uproszczeniu zaczyna brakować tego bodźca, tak? Zmiennego bodźca. I tutaj niezbędny jest ten ciężar właśnie dodatkowy. Kettle, sztanga, hantle. Błagam, ludzie, żadnych maszyn. Nie no, wolny ciężar, tylko wiesz, kurczę, ciężar ciała, ludzie boją się wolnego ciężaru, bo, no bo wiesz, bo jest wolny trudny. Wolny ciężar jest trudny i naprawdę uwierzcie mi, w Trójmieście jest szczerze maksymalnie 10 osób, 15, które to dobrze ogarniają technicznie przede wszystkim, tak? Czy moja ekipa CrossFit Trójmiasto, Maciek Bielski i paru innych trenerów, którzy naprawdę kumają, jak to zrobić i człowieka nie uszkodzić, bo uwierzcie mi, jak ja schodziłem z roweru po kilkunastu latach i zabrałem się za ciężary, do dziś dzień oczywiście moje ciało jest przez rower trochę zdeformowane, tak? Osinek lędźwiowy mam troszkę wypłaszczony przez tą pozycję, wiesz, zamknięta postawa, wklęsła klata, dysproporcje w sile mięśniowej. Rower generalnie, tylko uprawiany rower, czy bieganie, tego typu rzeczy, niestety upośledzają nas ruchowo i to bardzo mocno, tak? U mnie były sytuacje tego typu, że ja, wiesz, biegnąc na kolejkę SKM-kę, bo się spóźniałem na studia, 300 metrów, miałem 3 dni zakwasy, bo ja tylko jeździłem na rowerze, nic innego, tak? Potem oczywiście włączyłem trening siłowy, to się zaczęło zmieniać. W tej chwili naprawdę jestem 100 razy sprawniejszy niż byłem kiedyś. Byłem teraz 4 dni w górach na nartach, kilkanaście kilogramów plecak i nie czuję najmniejszego mięśnia mojego ciała. Tak? Oczywiście dusiło mnie na wysokości, bo tam było prawie 4000 i tego mi brakowało, takiej bazy wytrzymałościowej, bo na to trzeba po prostu mieć czas. Ale siłowo, stary, no ja nie czuję nic, po prostu... Oczywiście ogólne zmęczenie organizmu, ale nie, że ja, wiesz, umieram przez 3 tygodnie na tak zwane zakwasy, tak? Tego po prostu już nie ma. Wracając do samego treningu siłowego, to o ile, no nie wiem, z tym kettlem, generalnie jak coś ogarniamy tak pod względem masy i nawet jak to źle robimy, jak ktoś nas poprawi, no to mówię o takiej barierze psychicznej, no to będziemy możemy próbować to robić, mówię, jeśli ktoś nam pokaże, natomiast weź teraz sobie wrzuć sztangę na plecy, gdzie żeby to poczuć, to znowu coś tam trzeba dołożyć, nie? I jeszcze wiesz, a boję się, że się wywrócę na plecy i albo jest, coś. I tu jest kolejna. Przysiad jest po pierwsze trudny w ogóle, ja też nie zrobię poprawnego przysiadu. Chociaż to też jest ciekawe, na przykład bez sztangi nie zrobię poprawnego przysiadu, bo po prostu staw skokowy mnie, najtrudniejszy wiesz, jest przysiad bez wywraca, sztangi, nie? Tak zwany R-skład, tak? Kiedy nie masz obciążenia i musi mieć odpowiednią mobilność poszczególnych segmentów ciała. Czyli staw skokowy, staw biodrowy, poszczególne segmenty kręgosłupa, żeby to dobrze zrobić. I to zajmuje kupę czasu. I teraz zderzamy się z kolejną ścianą, że przychodzi taki sportowiec wytrzymałościowy, który całe życie biega, czy siedzi na rowerze, czy robi coś innego właśnie z tych sportów. I on chce być, zaraz wiesz, robić ćwiczenia dwubojowe. Tylko że problem polega na tym, że on nie może zrobić przysiadu i doprowadzenie go do tego przysiadu zajmie przynajmniej kilka miesięcy. A to już sezon nadchodzi, tak? I trzeba zrobić krok w tył w ogóle, nie? Stary, to trzeba zrobić kurde parę lat w tył, tak? No. I dlatego te rzeczy się będą zaczynać już na poziomie młodzika, tak? Gdzie wprowadzasz proste elementy treningu siłowego. Uczysz się, wiesz, taki sportowiec wytrzymałościowy jest tak poprzykurczany, tak poskracany, te stawy są tak pospawane, że go trzeba najpierw wyprostować, odzyskać jakkolwiek zakresy ruchu, żeby go ta sztanga nie rozpieprzyła. Tylko widzisz, to fajnie... Jak człowiek zabiera się za sztangę za szybko, to coś na bank mu pierdolnie, tak? Mm-hmm. Pytanie co i kiedy. Myślę, że akurat triatloniści są pod tym względem, mogą być uświadomieni, ponieważ jeśli sobie chodzą na basen, gdzie na przykład pływają dzieciaki w sekcji, no to widzą, przynajmniej mam nadzieję, że widzą i że takie rzeczy się dzieją wszędzie, że wychodzą chłopaki, wiesz, pływają sobie godzinę od tam 5.30 do 6.30, wychodzą i ci trenerzy ich po każdym treningu, wiesz, wyginają te łapy,
prostują te stopy. I wiesz, i to się dzieje nie raz, tylko codziennie po tym na przykład porannym treningu przez naście lat. Widzisz, z zakresem ruchu... A ty teraz chcesz, wiesz, w ciągu tych 3 tygodni no nie się wyprostować. Stary, to jest praca naprawdę długoterminowa, tak? To są rzeczy, które każdy sportowiec wytrzymałościowy powinien trenować cały... To nie ma tak, że trenujemy 3 miesiące w sezonie, przepraszam, w roku siłowo i dalej wracamy do tego, bo to nas rozpieprzy. Zobacz, najlepszy przykład to jest Nino Schurter. Pięciokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski w kolarstwie górskim. Top of the top. Gość wygrywa wszystko, co się da. Jest absolutnie niezniszczalny, tak? Mhm. Kiedy wszyscy kolarze ścigają się w RPA, on jeździ na nartach, na skiturach, tak? Kiedy jest przerwa między wyścigami, on robi przysiady ze sztangą 150 kg, tak? Mhm. To jest gościu, który cały rok biega, podnosi ciężary i na rowerze, sorry, w MTB, w cross country, reszta mu nie dorasta po prostu do pięt. Tylko, że on po prostu, oni już Szwajcarzy zrozumieli parę lat temu, że by być najlepszym na rowerze, nie trzeba jeździć 360 dni w roku na rowerze. Tylko można robić dużo lepsze rzeczy, inne, które przede wszystkim odciążają ci głowę. Czyli nie jesteś taki uwiązany tą monotonią treningową, tylko pedałowanie. Tylko możesz robić bardzo wiele rzeczy, które mega to kolarstwo wspomagają. Szczególnie, że w przypadku cross country charakterystyka wyścigów też się bardzo zmieniła. Tak? Teraz są bardziej siłowe, to już nie są tak długie wyścigi, jak były kiedyś, wyścigi są krótsze. Zawodnicy mają też trochę inną budowę ciała. Już nie są takimi chuchrami, jak byli kiedyś, tak? I taki Nino pokazuje, właśnie obala te wszystkie mity, że tylko trzeba tłuc na rowerze i najlepiej przez 4 miesiące robić bazę w zimie, tak? Boże, kto to robi jeszcze? Ludzie. No ale wiem, że robią niestety ludzie takie rzeczy, że wiesz, jedziemy tlen, 2 tygodnie kurwa w tlenie jeździmy, no come on! To nie jest średniowiecze treningowe, no, pozmieniało się trochę. I taki zawodnik, który wygrywa wszystko w cross country, puchary świata, igrzyska, mistrzostwa, pokazuje, że cały rok trzeba dźwigać, bo to jest jedyna droga, żeby się nie rozwalić przede wszystkim, tak? O, inny przykład, zobacz, dlaczego kolarze tak często, w ogóle, a propos, właśnie taka ciekawostka, dlaczego kolarze tak często ulegają wypadkom, urazom mechanicznym? Inaczej, byle wywrotka w peletonie szosowym i kolarz się rozpieprza w drobny mak. I dla kontrprzykładu, narciarz zjazdowy, który pakuje 120 na godzinę, pakuje się w barierki, wstaje, otrzepuje się i jedzie dalej. A tak kolarze... jest, że się rozsypują? Słucham? A tak jest, że się kolarze? Rozsypują? No. No proszę cię, kurde, to byle wywrotka, oni wiesz, połamani na amen. Ale mówimy o amatorach czy o... O zawodowcach. Amatorze to inna historia, mówimy tu o zawodowcach, z prostego powodu. Kolarze są grupą sportowców, którzy mają praktycznie najmniejszą gęstość kości. To wynika z tego... Mogę ten wątek naukowo trochę bardziej rozwinąć, ale postaram się powiedzieć trochę bardziej prosto. Mają, co zwiększa najbardziej, co wpływa na naszą gęstość kości, ich wytrzymałość? Trening siłowy. Bieganie, sporty wytrzymałości. Lub ciąża. Ewentualnie. Ja się tego tematu boję, o tym nie rozmawiamy. Wszystkie dziewczyny w ciąży przekazuję moim znajomym, koleżankom, trenerkom, bo to jest dla mnie nie. Lepiej. Okay. Dobra, nie wchodźmy na ten grunt. No. Natomiast... najbardziej naszą gęstość w kości wpływa, oczywiście żywienie, to wiadomo, to jest fundamentem tego, ale wszystkim trening siłowy. Tak? Narciarze zjazdowi, dwuboiści mają bardzo, ale to bardzo ciężkie treningi siłowe. Oni targają niesamowite ilości kilogramów. Kolarze niestety przez większość swojego sezonu spędzają czas na rowerze w totalnym odciążeniu, tak zwanym stawowym. Czyli masz 3 punkty podporu, siedzisz, wykonujesz ciężką pracę krążeniowo-oddechową, mięśniową również, ale twój układ kostny odpoczywa cały czas. On w ogóle nie ma żadnego bodźca. No tak. Masy mięśniowej mało, tak? Te kostki są po prostu takie, że go kopniesz mocniej w udo i on się po prostu łamie. Zobacz, osoba beloki, wywraca się, łamie nogę na 1000 sposobów, kończy karierę. Tak? A taki narciarz zjazdowy, akurat narciarze zjazdowi są grupą sportowców, którzy mają największą gęstość kości, nawet większą niż dwuboiści i trójboiści, ciężarowcy, najsilniejsi ludzie na świecie, co wynika takiego połączenia treningu siłowego z tymi mikrodrganiami i z tym obciążeniem, które wynika z bardzo dużych prędkości zjazdowych, tak? I z tego to wynika. Brak treningu siłowego, tak częste urazy, kontuzje. Ubiegaczy, właśnie takie, wiesz, niby prosta kontuzja, o Boże, kość złamana, tak? Inny przykład, zobacz, zmęczenie. Ale biegacze znowu już trochę obciążają. Zobacz, w przypadku biegaczy amatorów, triatlonistów, zmęczeniowe złamanie kości. Na pewno o tym słyszałeś, tak? No tak. Chłop biega, super plan, coś tam sobie trenuje, niby się dobrze odżywia i bęk, kości mu zaczęły pękać, tak same z siebie. Tutaj najczęściej mówimy o podłudziu, tak, o kostna. W rejonie, właśnie w tym rejonie, znaczy się pęka, bo to jest tak jakby najczęstszy uraz, który raz, że wynika ze złej techniki biegania, bo ludzie walą spięty i tak jakby no nie potrafią biegać. Problemy żywieniowe, brak treningu siłowego. Te kości są po prostu za słabe. Jeżeli ktoś siedzi 30 lat przy biurku i chce być, wiesz, jak Frodeno w ciągu 2 sezonów, sorry, nie będzie. Do tego trzeba czasu, tak? Zobacz, ludzie, co mnie najbardziej teraz denerwuje, to są imprezy na dystansie maratonu.
Janusz się zrywa z fotela z Grażynką z Korpo, bo padł challenge i on za 3 miesiące biegnie Warsaw Marathon. Nieważne, że on piątkę biega w 45 minut, nie? On go przejdzie. Tylko jakim kosztem, tak? I co się potem dzieje? Fajnie, no tak, że fizjoterapeuci będą mieli robotę i tak dalej, nie? No ale nie o to chodzi gdzie w tym sporcie. To, dla mnie plan na maraton, fajny plan na maraton, to są minimum 3 lata. No tak, bo to nie chodzi o przygotowanie do tego maratonu przez 3 lata, tylko dlaczego ludzie biegają, taka jest krótka transformacja z piątki, tam City Traila, na ultramaraton rzeźnika. Bo naprawdę... Bo reszta jest nudna, nie? Nie, po co im biegać? Bo dużo łatwiej jest przebiec 80 km po górach, przejść 80 km, niż przebiec szybko dychę. Nie oszukujmy się. Tak? Ludzie biegają, zobacz, biegają dychę w 55 minut i to jest ich życiówka. Dobra, półmaraton. Dobra, za 3 tygodnie maraton. To za rok, to ja jednak podbiegnę rzeźniczka 80 km, co tam sobie po górach przejdę. I to naprawdę oni nie biegną, oni idą. Oczywiście nie mówię tu o czołówce, mówię o tych amatorach ze środka stawki i tych dalszych etapów. Biegają coraz dłuższe dystanse, bo im się nie chce trenować na szybkie dystanse, bo bieganie szybkie jest trudne. Tam walcz o setne sekundy, po prostu. Bo ogólnie jest trudne z wielu względów, nie nawet czysto jakby treningowo, tak, że trzeba się bardziej zmuszać i bardziej wysilać na tych treningach, ale również pod takim względem, nie wiem czy to nazwać motywacją, no ale wiesz, jeśli sobie myślisz, że walczysz o te kolejne 30 sekund i się napierdzielasz po prostu, wiesz, miesiącami czy latami, zależy jaki poziom, a tutaj możesz sobie przeżyć przygodę jakąś i przejść sobie, wiesz, 10 z tych 70 kilometrów i no, jest fajnie, nie? Też... I to jest takiego też kwestia tego, wiesz, podejścia tego, tej psychologii trochę sportu. Tu wchodzimy w taki obszar właśnie tego amatorskiego prowadzenia sportu i tego, co jest motywacją dla tych ludzi, po co oni to robią, czemu to ma służyć, wiesz. Ja mam trochę też inne podejście, bo ja na się ścigałem, rywalizowałem sportowo, no właśnie, i też nie walczyłem. Ma co, wiesz, ludzi tam demotywować, nie? Nie, ja ich demotywuję, tylko, wiesz, tylko żeby sobie krzywdy nie robili, nie? To jest to. I często takie wyśbieganie, miałem taką dziewczynę, która chciała, żebym przygotował do maratonu w 3 miesiące. Ja powiedziałem, że po moim trupie. Oczywiście ona go tam ukończyła powyżej 5 godzin, tak naprawdę przeszła. Rozcięna podeszła, zapalona oba, kaplica na maksa, ale wygrała zakład, nie? Ja mówię, i czemu to ma służyć? Okej, okay, zrobiłam maraton. Wow, zajebiście, no to nie o to chodzi. Wiesz, ja tak jakby trochę jestem czasami brutalny w tym, co mówię i otwieram, nie oszukuję ludzi, mówię im prawdę brutalnie prosto w oczy, bo mi zależy na tym, że oni tak jakby przesiedną drogę od A do Z prawidłowo. Czyli zaczynamy, dom budujemy od fundamentów, kurwa, a nie od dachu, tak? Dajmy sobie czas. Nie robiliśmy 30 lat nic, nie odwracajmy tego procesu w 3 miesiące. Ten proces ma trwać kolejne 30 lat, tak? Zaczynamy od prostych rzeczy, budujemy, robimy coraz to nowsze rzeczy, ciekawsze, szukamy tej swojej pasji, czy to kolarstwo, bieganie, triatlon, tego jest od cholery w tej chwili. Chociaż ja też fanem triatlonu za bardzo nie jestem, właśnie z tego powodu, że ludzie nie potrafią robić jednej rzeczy dobrze, a biorą się za trzy. No bo to chodzi generalnie, po co być słabym w jednej dyscyplinie, no właśnie. Ja takie mam właśnie podejście. I to jest to, dlatego mi się podobają transformacje typu, że ktoś na rowerze długo jeździł i zabiera się za triatlon, tak? Zobacz, Kuba Czaja świetnie biegał i fajne takie transformacje, Daniel Formela. Takich zawodników jest wiele, ale to jest niestety promil. Większość moich znajomych to jest tak, że dobra, Kuba triatlon, bang. Ja tego nie mogę słuchać, sorry po prostu. Ja mówię, no nie. I to mnie wkurza w dzisiejszych czasach, że wszystko jest, wiesz, instant, jak ten Instagram, nie? Tak, no. Ale fajnie, bo nawet nie ze wszystkich rzeczy sobie zdawałem sprawę, jeśli chodzi o ten trening siłowy. Na przykład właśnie ta gęstość kości, jest, mówisz, trzy punkty podparcia faktycznie nie obciążasz w kolarstwie, w bieganiu. Zobacz, na bieganiu, zobacz, pojawi, bieganie, nie? Tak naprawdę to zlądujesz tam prawie trzykrotnie żaru ciała, tak przyjmujesz na kończynę, to jest bardzo dużo, tak? Dlatego, słuchajcie, bieganie jest fajne, ale niestety 95% biegających amatorów w ogóle nie powinno biegać. Jak ja idę na kwestię bulwar, jak biegamy, nie? Właśnie. Otóż to, jak ja idę na bulwar, sobie jakąś robię przebieżkę, akurat, bo ja biegam tylko i wyłącznie po lesie, ale czasami tam przez ten bulwar przelecę, żeby do lasów biec, na klif, i widzę tych ludzi. Powiem ci tak, gdybym miał brać 5 zł za każdą poradę biegową od każdego biegacza, byłbym naprawdę bogatym człowiekiem. Bo to, jak ludzie biegają, jakie mają wady postawy, tak? Jak ich ciało nie jest w ogóle przygotowane do korku biegowego. No kurczę, to jest w ogóle... Masakra. Okej, bieganie jest fajne, edukacja, wiesz, ale... logistyka biegania, tak jakby cały proces jest fajny, bo ubieram się bez względu na pogodę, pro roku, to jest super bieganie, ja to uwielbiam, także gdziekolwiek nie jestem, wychodzę i biegam. Tylko mi, powiem ci tak, jako kolarzowi, przejście do sprawnego biegania zajęło ponad rok, bo zszedłem z roweru, zacząłem pracować z podopiecznymi gdzieś tam trochę ruchowo w lesie, Nordic Walking, jakieś tam marszobiegi, podbiegi i tak dalej, stary, ja się rozsypywałem. Ja miałem mega wydolność, kondycję, nic mnie nie było w stanie złamać, ale moje ciało mechanicznie
po prostu był jakiś stary rozpad materiału totalny, tak? Pomijam skręcone stawy skokowe, to już mi się nie zdarzyło od wielu, wielu lat. I TBS, jakieś napięcia powięziowe, plecy, kurwa, szyja, wszystko mnie bolało, tak? Ponieważ moje ciało mechanicznie w ogóle nie było przygotowane do biegania, to jest raz. A dwa, biegałem jak łajza, biegałem spięty, nie miałem pojęcia, jaka jest technika biegania, jak ten krok wygląda. Też mnie wtedy, jeszcze wtedy nie znałem Kuby Czai, więc tak jakby już, wiesz, z którym też się przyjaźni, tutaj jest takim moim mentorem w wielu aspektach treningowych i żywieniowych. Natomiast zacząłem, wiesz, szukać u podstaw, kto najlepiej na świecie biega. Chłopaki w Afryce. Dlaczego? Technika biegania. I zacząłem to rozkładać na części pierwsze i zrozumiałem, że jedyną prawidłową techniką biegania jest bieganie ze śródstopia. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, jakieś poradniki starych biegaczy, że się ląduje, przetarzamy spięty na śródstopie, to sorry, to jest dla mnie idiotyzm totalny. To są elementarne braki w podstawie, w biomechanice pracy ludzkiego ciała. No, znowu, jak teraz mówimy o tej edukacji, tak jak się śmiałem, że ktoś najpierw, wie, wrzuca te foty, później już tym biega, to tak samo jest z tym bieganiem, trochę z tą, nie wiem, techniką, czy nawet tym elementem, jak kładziemy stopę, że powiedzmy, że ktoś najpierw biega, upraszczam, tak, ale że ktoś najpierw biega z tej pięty. Każdy zaczyna biegać z pięty i za to ponoszą odpowiedzialność o producencie obuwia sportowego przede wszystkim. No tak, bo ładują coraz i większe dropy i więcej tej pianki. Ale zobacz, później jak ktoś, wiesz, coraz więcej mu się mówi, że z tego śródstopia i nagle się zaczynają problemy z piszczelami, z łydkami, to jest bo to. W ogóle z palców ludzie wtedy bo próbują biegać. Bo do tego, nie? Żeby biegać śródstopia, co ja przechodziłem tak jakby na tą technikę biegania, to nie się nie dzieje w jeden dzień. To trwa kilkanaście tygodni. No tak, tak, tak. Stary, ja na jednym treningu zmieniałem trzy razy buty. Te i te, żeby... Bo oczywiście może zrobić to naraz, ale od razu się piznie, za przeproszeniem, tak? Tak jakby to trzeba budować od podstaw. Uczyć się, wzmocnić stopę, rozcięgno, łydka, achilles, wszystko. Tak jakby szczególnie cała grupa podudzia, od kolana w dół, to jest święte w tym bieganiu. Do tego pośladek, plecy, wszystko tam działa. To się zmienia kompletnie... Optyka na całą twoją pracę ciała w tym ruchu biegowym, tak? Znajdź mi jakiegokolwiek biegacza z czołówki światowej, jakiegokolwiek z pierwszej setki najlepszych biegaczy, który biega spięty. Sorry, not gonna happen. To się nie wydarzy. Przynajmniej nie, to jest w ogóle kwestia hamowania się nawet. Nie? Oczywiście, że tak. Na YouTubie masz techniki biegowe najlepszych biegaczy. Mofara, Haile i tak dalej, i tak dalej. Slow motion. I każdy jeden, kurde, bang. No masz tam midfoot, forefoot, tam jest kilka. Lekko śródstopia, ale tam zaraz jest, oczywiście nie każdy ląduje tak samo. Oczywiście to, ale zawsze ten pierwszy kontakt następuje albo na płasko, albo od śródstopia, no. Midfoot. No tam jest takie nie, kilka wariantów. Mówię tak, zwracam uwagę, żeby znowu ludzie nie biegali z tych palców. Tak? Że, broń wiesz, Boże, to nie, w ogóle, to nie jest bieganie na palcach. Że pięta mi nie dotykają w ogóle ziemi i później, wiesz, broń Boże, pięta musi wylądować, tak? Okej, pięta nie ląduje w sprincie. Tak, zobacz, no, buty sprintera, tam nie ma czasu na to, tam nie ma na to czasu, tak, ale w takim swobodnym bieganiu, czy to jest 8 na godzinę, świński trucht, czy to jest szybkie bieganie po 3.15, no to biegamy. To jest, tak, no, dokładnie. Wiesz co, najprostszy, ja też takie, wiele osób uczę tego biegania, od takich właśnie podstaw tego biegania i mam zawsze jeden prosty test. Biorę takiego człowieka na bieżnię mechaniczną w fitness klubie, nie mówię mu nic, mówię: Andrzej, Mariolka, ściągaj buty, skakuj. I idziemy. Ściągaj buty i tak. Idziemy na boso. No. I on sobie tam idzie, nie? I ja mu tam, wiesz, idziemy sobie 3 na godzinę, 4, 5, 6, 7, 8, zaczyna truchtać. I to jest pierwszy sygnał, co się zaczyna dziać. I słuchaj, 95% osób zaczyna truchtać ze śródstopia. Naturalny odruch nasz. Dlaczego? Pięta nie jest stworzona do lądowania na pięcie. Tak jakby, zobacz, poskacz sobie, wstań, poskacz sobie na pięcie, poskacz sobie na śródstopiu. Mhm. Nie, no jasne. Pięta służy nam temu, że nasze ciało utrzymać w pionie. A nie na tym, żeby na niej lądować, tak? Tym się różnimy od zwierząt, które są na cztery łapy. I ona sobie zaczyna truchtać, ja tam sobie ją kręcę. I naturalnie, sobie, uwierz mi, 95%, to mogę takie statystyki nawet prowadzić, zaczyna biec, po prostu lądować przez śródstopie. Pierwsza, piąta kość ląduje pierwsza. Bang, to takie to miejsce, gdzie mamy takie najbardziej, tam gdzie pedałujesz to. To jest to miejsce najsilniejsze, tak? To jest instynkt stary nasz. Ja mówię: okej, Kryśka, Andrzej, zakładaj buty z powrotem, nie? I robię to samo. Rozpędzam, kręcę to dalej, ma już buty, swoje super tam, nie będziemy tu nikogo reklamować, broń Boże, swoje super buty biegowe z nowoczesne ze sklepu biegacza. Jest tu logo, widać. Tak, o Salomonie jeszcze wam powiem. I nagle ta Krysia zaczyna być spięty. Ja jej pokazuję jeden film, pokazuję drugi film. Tylko że ta pięta nagle jej wystaje 1,5 centymetra bardziej niż jak na boso była, nie? Bo się zmienia cała optyka w ogóle ustawienia ciała, tak? A dwa, ma już zakodowane w głowie, że pod tą piętą jest miękko, więc ona nie może lądować. Bo jak jest na bosaka i są na tej pięcie, oczywiście poląduje przez parę minut, to wróci na śródstopie, bo będzie pięta po prostu bolała. Najzwyczajniej w świecie to będzie tak. Bum, 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 wow, boli, robi się głośno, tak? Inny test taki na mechanicznej bieżni, że ja sobie biegnę, takiemu człowiekowi pokazuję łopatologicznie, biegnę 15 na godzinę,
spięty i ze śródstopia. Samo to, jak się ta bieżnia zachowuje. Jak ja ląduję spięty, to się cały lata. Budynek trzęsie. No. Jak ląduję na śródstopiu, to jest cisza, jakbym po prostu jak ninja wybiegł, tak? Takie, no wiesz, tak, elementarne rzeczy. Znowu, no buty złe, buty takie. Buty nie są złe, nie? Tylko buty nie są kwestia złe. To, co złe z daną rzeczą zrobimy. Złe są kończyny, tak? Ludzie, wiesz, ludzie są naprawiać bieganie przez buty. Niestety. Bieganie naprawia trening siłowy, tak? Ćwiczenia akcesoryjne. O, mogę ci wysłać, jak będę miał przy komputerze, świetny link, który pokazuje, jak kobitka wyprostowała, oczywiście nie do końca, śródstopie, jak w ogóle można naprawić stopę, zmieniając technikę biegania właśnie przy śródstopie, jak się zmienia w ogóle cała konstrukcja nogi przez to, układ kości w stopie, wszystko, tak? No właśnie i... To jest trening siłowy, akcesoria... Mówiąc o tym wszystkim, że to wszystko trwa, zmiana techniki, zmiana gęstości i tak dalej, to jeśli mówimy o czymś takim jak, wiesz, zmiana kości i czegoś takiego, to myślę, że każdy sobie może wyobrazić, że to nie trwa przez tydzień, to tylko to są... Oczywiście, tak. Tylko dłużej zdecydowanie. Ale to się na końcu rozchodzi o zdrowie, no bo w mojej pracy ważne jest to, żeby ci ludzie byli zdrowi, żeby się nie... Oczywiście są urazy mechaniczne, że wjadę w drzewo czy w ciężarówkę, no mam problem, tak? Ale już ja nie pamiętam, kiedy miałem uraz mechaniczny wynikający z moich błędów, w sensie nabyty przez jakieś błędy treningowe, w sensie, że coś tam źle robię, podnoszę. To już naprawdę od wielu, wielu miesięcy nic mi się nie spotkało, bo po prostu też robię to z głową, nie przyginam pały przede wszystkim, tak? No tak, tylko jeśli teraz, zobacz, wróćmy do tych amatorów, takich, że ktoś tam sobie zaczyna biegać i generalnie, no po co taka osoba, dla której ten sport jest taką, no wiesz, idę sobie 2-3 razy w tygodniu pobiegać te pół godziny, no to po co ta osoba teraz, mówię, jakie może być myślenie, po co teraz ja mam sobie, wiesz, edukować się nie wiadomo jak, to nie jest moja pasja, po prostu idę sobie potruchtać, wiesz, przemyśleć parę rzeczy. I po co ja mam się teraz edukować w czymś, co, no kurde, no wiesz, ubieram buty i biegnę i co, coś złego i robię to dla zdrowia. No, wiesz, co, no, i mija 5 lat i nagle, wiesz, ta osoba trafia na jakieś zajęcia, gdzie ta mobilność jest ważna i nagle, wiesz, nie wiem, ma z dzieckiem przeskoczyć przez konar drzewa i nagle nogi nie może podnieść. Znaczy, co, ja wierzę w to, że ludzie są jeszcze na tyle mądrzy, że tak jakby chcą się uczyć i rozwijać, tak? Oczywiście, jak ktoś jest jakąś bezmózgą amebą. Ale nie, no mówię, ale z tym bieganiem wtedy, jeśli dla kogoś to nie jest... Znaczy, co, często jest tak, że ktoś zaczyna faktycznie biegać, tak? I całkiem, jeżeli to jest osoba, gdzie jest jakąś nadwagą, czy tam, wiesz, która długo, długo nic nie robiła, zaczyna sobie coś tam po tym bulwarze truchtać, to umówmy się, w krótkim czasie kontuzja przyjdzie. Mhm. Coś zacznie się dziać, tak? Trafia do fizjoterapeuty. Albo jak na przykład, wiesz, przebiegnie te 5, to od razu się zapisuje na ten moment. Dobra, dyszkę, lecimy dyszkę, nie? No. I wiesz, tą dyszkę przeleci, oczywiście potem 3 tygodnie umiera, bo wszystko boli, tak? Domsy tam zabijają taką osobę na śmierć. Trafia do fizjoterapeuty, który mówi, chłopie, ty nie możesz biegać, bo to i to. Jesteś krzywy, zrotowana miednica, krzywa noga, jedna dłuższa, druga krótsza, tu problem z kręgosłupem i tak dalej, i tak dalej. Taka osoba trafia do fizjo i to jest tak jakby pierwsza lampka się zapala. Mówię, kurde, faktycznie może mi to bieganie się podoba, ale może faktycznie, żebym ja mógł dalej sobie biegać, bo jak biegasz, nie jesteś tego przygotowany, to kontuzja będzie goniła kontuzję i nie będziesz biegać. Proste, to każda kontuzja cię wyłącza z uprawiania sportu, tak? No. Ja robię tyle różnych rzeczy sportowo, że ja sobie nie mogę pozwolić na żadną kontuzję, bo pomijam to, że nie będę pracować i tak dalej, ale ja przede wszystkim nie będę uprawiać swojego sportu, który kocham nad życie i ja się psychicznie wykończę, tak? A ty jeździsz? Do tego wrócimy. Robię dużo innych rzeczy, ale do jeżdżenia wracam mocno w tym roku. I widzisz, kontuzja napędza kolejną kontuzję i wiesz, wpadamy w błędne koło i chcemy biegać, a nie biegamy, bo nasze ciało nie jest do tego przygotowane. I w tym momencie ten ktoś, kto chciał dla zdrowia biegać, mówi, dobra, zrozumiałem mój błąd, wracamy do podstaw, cofamy się kilka kroków i budujemy to od zera, tak? I tak często bardzo się to zdarza w moich przypadkach, że ktoś tam coś robił źle, trafia do mnie podopieczny po innym trenerze i mówi, kurwa, co ja z tym gościem robiłem przez 2 lata i dlaczego tak źle to robiłem, ile pieniędzy w to wtopiłem. I zaczynamy się uczyć pewne rzeczy od podstaw, od nowa, bo dla mnie naprawdę ważna jest edukacja, tak? Po prostu to ja, wiesz, to też się u mnie podejście do tych rzeczy zmieniło. Ważne jest po prostu to, żeby ci ludzie się nauczyli, no. To jest to. Żeby ci ludzie się nauczyli, żeby gdzieś tam te moją ideę dalej krzepili. I rozwój, edukacja, hemoglobina, taka sytuacja. Słuchaj, zawsze mówię, w prostocie siła. To tak jak z tą dietą. Oczywiście, oczywiście, że tak. No dobrze, to co panie robisz w tej siłowni z tymi ćwiczeniami, albo inaczej w ogóle, to gdzie można pójść, żeby taką mieć dość dużą
duże prawdopodobieństwo, że ruszymy do przodu, że ktoś nam nie zrobi krzywdy. Bo dla mnie takim dobrym miejscem, żeby się zaczepić, jest crossfit. Wiesz, yoga, crossfit są te rzeczy, które tak, to znaczy tak heheszkują niektórzy. No wiadomo, jak to jest, nie? Bo ludzie heheszkują, a nie bardzo, wiesz, nie wiedzą nie bardzo dlaczego. Myślę, że w większości miejsc jest postawienie jednak na tą mobilność, nie? Przestronność. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o metodologię treningową, to uważam, że crossfit w swojej idei jest absolutnie metodologią idealną, pod warunkiem, że zaczynamy od fundamentów, że nie budujemy formy Richa Froninga w 3 miesiące, że dajemy sobie czas, nie zabieramy się za Bóg w jakie ciężary po kilku tygodniach, bo to jest mega proces, to jest mega to w ogóle wiadomo, ideologia. Wiadomo, zależy od tego, do kogo trafimy. Wytrzymałość, gimnastyka, ciężary, ci goście są naprawdę super sprawni, tak? Oczywiście odłączamy od tego zawody crossfitowe, które są już lekką przeginką, ale jak ktoś uprawia crossfit z głową, to będzie się naprawdę cieszył mega zdrowiem i super sprawnością, tak? Oczywiście, to nie będzie osoba, która biega dychę tam w 33 minuty, czy wyrywa 200 kg nad głowę, ale to będzie generalnie osoba bardzo wszechstronnie rozwinięta, która sobie w jednym i w drugim dobrze poradzi, tak? Która wbiegnie na 10 piętro i tą osobę z tego płonącego budynku będzie w stanie znieść, tak? Mhm. O to chodzi. To jest taki, wiesz, to taki złoty środek między tą wytrzymałością a super siłą, tak? Tutaj ogólna sprawność, nie? Ogólna sprawność i to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, tak? Ja już nie będę wygrywał wyścigów rowerowych, nie będę biegał dychy tam poniżej 40, nie, Bóg wie ile, ale generalnie wbiegnę szybko na górę, będę w stanie się wspinać, moje nogi na nartach się nie rozpieprzą, jestem w stanie podnieść 150 kg na raz i tak dalej, i tak dalej. Jestem generalnie sprawny. Sporo. No, w przesiadzie 150? Nie, w martwym ciągu. Tak. Było to jakiś czas temu, ale teraz tam się ze 140 bym jeszcze jakiś tam podniósł. Tak, czyli generalnie dwukrotność ciężaru ciała, tak? Mhm. Byłbym w stanie podnieść, tak? I nic mi z tego tytułu nie dolega. To nie jest, wiesz, że ja to podniosę i potem umieram, bo mi pękł kręgosłup, tylko ja jestem do tego przygotowany, tak? Ja na razie dziękuję. Yoga, pilates, genialne dwie rzeczy, tak? Bardzo wiele osób na poziomie super podstawowym od tego w ogóle powinien zaczynać, tak? Mhm. W którym mieście od pilatesu jest jedna osoba, to jest Karolina Liebelt, która jest absolutnie top of the top, jeżeli mówimy o naszym rejonie. Gdańsk? Tak, Gdańsk. Od jogi są dziewczyny tak samo z Gdyni. Gosia Stanisławska, mają studio właśnie w Gdyni Starowiejskiej. Genialne dziewczyny. Tam też nałogowo wysyłam. To są osoby, które się specjalizują stricte w tym. To nie są zajęcia w fitness klubie, które coś tam sobie robią przy okazji, tylko to są lokale ukierunkowane szczególnie na to. Jeżeli chodzi o crossfit, no to bezwzględnie CrossFit Trójmiasto. To jest. Gdzie to jest? Sopot. 3 maja 1900, to jest moje miejsce pracy codzienne. To jest taka ekipa, tak kumatych ludzi, tak wykształconych trenerów, że to jest po prostu aż miło patrzeć, jak to się tam dzieje. Tam nie ma, że sobie przychodzisz na crossfit z bomby na zajęcia. Tam musisz najpierw odczekać swoje, dostać się na zajęcia intro. Przejść przynajmniej 8 zajęć nauki od podstaw wszystkiego, uh-huh, żeby przejść kolejny etap, kolejny i kolejny, tak? Tam a nie ma nic bliżej tutaj Gdyni, Rumi? No w Gdańsku mam Adriana Hoffmana, super gościa, specjalistę, mego kolegę, który też ma naprawdę łeb na karku. No Maciej Bielski, absolutnie kot totalny, jeżeli chodzi o trening siłowo-motoryczny. Miejscówki podawaj od razu. No Maciej Bielski ma swoje miejsce w Sopocie, to jest You Got To Be Strong, ma swoje studio. Adrian Hoffman wiem, że działa w Forficie chyba w Gdańsku. CrossFit Trójmiasto, wiadomo, Sopot. W Gdyni, słuchaj, CrossFit Gdynia, Marcin z chłopakami tak samo świetnie sobie gdzie radzą. To jest? To jest na, słuchaj, Spokojna. Tutaj przy dworcu, Karwiny, ten rejon. Aha. To jest tam, w Kasku. Także Marcin Biliński, Krzysiu Ruciński, super goście. No i dalej w Gdyni jadąc tutaj u nas, to są, słuchaj, tereny Hutniczej, Avanport, Agnieszka Kuba, Grabol, też mega fajna ekipa. I koniec, chodzi to miasto. Mhm. Tak jakby z moich rekomendacji, tak? Nie, spoko. I tutaj generalnie wszyscy pracują, wiadomo, każdy ma swoją trochę metodykę, jeden robi pewne rzeczy lepiej, drugi gorzej, ale generalnie tam się wam krzywdy nie stanie, tak? Bo tam jest tak jakby crossfit uprawiany w myśl ideologii, czyli nie ma nic na pałę, nie ma na wpieprzania, wiesz, jakichś tam cross-treningów, cross-zumby, step MMA, tylko po prostu tam się człowiek zaczyna od podstaw, są zajęcia intro, które każdy musi przejść. Oczywiście, masz doświadczenie, tam cię też sprawdzą, idziesz, wiadomo, poziom wyżej, ale generalnie, jeżeli ktoś zaczyna od zera, to nie ma bata, że się dostanie na zajęcia, wiesz, dla osób zaawansowanych, tak? Bo się rozwali. No dobra, no to możemy pójść na ten crossfit, a jeśli byśmy chcieli jednak, wiesz, nie chcemy gdzieś jeździć, chcemy się przykleić do sztangi, no to co? To musimy mieć kogoś, kto nas tego nauczy, bezapelacyjnie, tak? U mnie nie ma, ktoś przychodzi na pierwszy trening, to nie ma, że bierzemy sztangę, uczymy się martwego ciągu, czy targamy od razu z ketla i robimy swingi. Przede wszystkim ja muszę taką osobę wtedy zobaczyć, na ile ta osoba jest sprawna ruchowo, ale czyli zakres. No, no.
ruchomości obręczy barkowej, poszczególnych segmentów kręgosłupa, biodro, staw skokowy i tak dalej. I na tej dopiero podstawie ja widzę, co ta osoba może, czego nie może, jakie mamy niedoskonałości i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś jest mocno pokiereszowany, to wysyłam go do fizjoterapeuty. Mam kilku fajnych kolegów, z którymi współpracuję. Marcin Kotarski, Ula Dębek, Piotr Pietrowski, no ma Janusz Tarasiuk. Mam takich speców od poszczególnych rzeczy, z którymi działam, którzy mi tych osób, ludzi naprawiają najpierw, zanim zaczną trenować, to ich trzeba naprawić. Tak się też często zdarza, tak? W przypadku amatorów. Także tu każdy ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, nazwijmy to sportowego, która trwa. Dobrze, a jakie wtedy powinniśmy wzmacniać na dzień dobry mięśnie? Czy po prostu całe ciało? Wiecie, powiedzmy, że jesteśmy przyklejeni do tych sportów, wiesz, rower, bieganie. Ja najbardziej lubię, jak kolarze i biegacze mówią to, że ja nie muszę robić nóg, bo ja biegam i na rowerze i mam silne nogi. To jest największy mit świata. Kolarze, uwierzcie, mają super sobie nogi. Biegacze jeszcze słabsze, nie mają pewnie. W ogóle, tam nie ma w ogóle siły, tak? Tam nie ma w ogóle siły, tak? Oczywiście to jest też siła, to jest ściśle związana z masą ciała, z somatotypem i tak dalej. Ale generalnie, no i kolarze, umówcie, nie, wy nie macie siły, tak? Ja też jako kolarz ektomorfik, ja też tej siły nie mam za wiele. Ale relatywnie do swoich potrzeb jest to na odpowiednim poziomie, tak? Słuchajcie, takich pięć absolutnie świętych i podstawowych ćwiczeń, które każdy powinien wykonywać, to jest przysiad w trzech konfiguracjach. Back, front, overhead, martwy ciąg na prostych, klasyczny, wiosłowanie sztangi w opadzie tyłowia, wykroki, wyciskanie sztangi nad głowę. To jest pięć rzeczy, które są absolutnie święte, tak? Które rozwijają to ciało naprawdę mocno wszechstronnie, w każdej niemalże płaszczyźnie. Oczywiście do tego dodać rzeczy związane z rotacją, tak? Bo wiadomo, dużo osób robi ten błąd, że pracuje tylko w płaszczyźnie przód, tył, góra, dół, a kompletnie pomijają rotację, antyrotację, która jest w przypadku w każdej dyscypliny też bardzo istotnym czynnikiem, tak? Generalnie znowu się upośledzamy, nie? Tak, oczywiście, że tak. Tutaj nie możemy pracować tylko przód, tył, góra, dół, tylko do każdego treningu zawsze dodaję element ćwiczeń rotacyjnych, tak? Też oczywiście pod odpowiednim obciążeniem, tutaj kombinacji jest bardzo różnych, wiele możliwości, prawda? Ale to jest tak jakby pracujemy w każdej płaszczyźnie i co najważniejsze, w pełnym zakresie ruchu, ciężar ciała i wolne ciężary. Maszyny, oczywiście jest kilka maszyn super przydatnych, tak? GHD, Reverse Hyper i tak dalej, to takie już maszyny bardziej crossfitowe, to już nie będziemy się w to wgłębiać, ale jak ja widzę kolarza, który robi przysiady na maszynie Smitha, tudzież siada na suwnicę, albo prostuje czwórki na wyproście, czy jakieś takie inne rzeczy, które są naukowo potwierdzone idioty z tych ćwiczeń, a ludzie to dalej robią, albo skaczą po bosu, robią jakieś przysiady na bosu, Bóg wie po co, gdzie też jest pokazane jasno, jak to wpływa negatywnie na siły, na stabilizację i tak dalej. Na stabilizację najbardziej wpływa trening siłowy, sztanga, przysiad. Czy ty widziałeś kiedykolwiek Dmitrija Klokowa, jednego z silniejszych ludzi w dwuboju olimpijskim, który by robił cokolwiek na bosu, na piłce? No ale nie. Wiesz co, kurczę, tak naprawdę no wspominani nawet ludzie, nie będę też nazwiskami mówił, którzy teraz promują trening siłowy, też wiesz, bujali się na tych piłkach. Stary, ale ja też się bujałem. I to wiesz, to nie było 10 lat temu. Ja się przyznaję, ja też się bujałem i tak dalej, po prostu, bo widzisz, do Polski pewna wiedza dociera niestety z opóźnieniem, tak? Jednym w ogóle z fajniejszych, mądrzejszych gości u nas w Trójmieście, którego my możemy też wykorzystać taką mądrą wiedzą ze sportów wytrzymałościowych, to jest Mariusz Goliński. Tak? To jest gościu, który trenuje kolarzy, trenuje żeglarzy, kadrę Polski windsurferów. Gościu, słuchaj, wiesz, naprawdę, Goli jest chyba 65. rocznik, muci mało latów jak chce i on powtarza właśnie te rzeczy, które ja też pielęgnuję mocno właśnie o tym treningu siłowym, żeby eliminować te głupoty, skupić się na najprostszych na świecie, tak? Na ćwiczeniach unilateralnych, czyli na jednostronnych ćwiczeniach, tak? Do tego ćwiczenia symetryczne, niesymetryczne, takich wariatów jest wiele, ale tam nikt się nie zabiera za żadne maszyny, po prostu. Okay, pełny zakres ruchu. Prostota tego ruchu. Ale jeśli to też robimy do tego sobie, słuchaj, pięć jednostek w tygodniu, no to i nie chcemy dokładać szóstej, no to teraz wiesz, ktoś pomyśli, kurczę, no panie, nie będę robił tego, no ale raz w tygodniu wtedy chyba by warto było, nie? Oczywiście, że tak. Znaczy wiesz, to też zależy, jaki mamy okres sezonu, tak? Bo jest w pewnym okresie, ten, powiedzmy, przygotowawczym, trzeba przez pewien okres poświęcić te treningi wytrzymałościowe na rzecz treningów ogólnorozwojowych. I to w ogóle nie podlega dyskusji, to jest święte, tak? Treningi wytrzymałościowe na te 2-3 miesiące mogą spokojnie zejść na drugi plan, skupić się na tej dobrej sile, uwierzcie mi, to przyniesie wam takie korzyści, w głowie nie mieści, tak? No ale latem oczywiście, tak czy inaczej raz w tygodniu, nie? Bezakulacyjnie. No, nie trzeba klapać nie wiadomo ile, ale podstawa. Raz na te 7 parę dni. Parę prostych ćwiczeń, dokładnie, robić sobie trening. Oczywiście to nie ma być trening bazujący na maksymalnych ciężarach, tak? To też kwestia tego, jak się... No ale to, wiesz, też jednak się... trzeba trochę tam dorzucić, nie? No wiesz, no, też nie pracujemy z powietrzem, tak? Wiesz, robienie 200 przysiadów bez obciążenia nie wnosi nic, kompletnie nic do naszego sportowego rozwoju. Totalnie, tak? Robienie planków dłużej niż 20 sekund jest kompletnie bez sensu, tak?
Ja generalnie słyszałem, że jeśli chodzi o core, o brzuch i plecy, to plank jest pasa, że znowu przysiad robisz i o wiele ze spiętym przysiad, brzuchem, martwy tak i ciąg, tak dalej. Wyciskanie sztangi nad głowę, tak? Wszystkie, wiesz, swingi przede wszystkim, wiesz, tureckie wstawania, windmille, jest mnóstwo ćwiczeń, które dużo, dużo bardziej rozwijają naszą szeroko pojętą stabilizację, ulubione słowo w triathlonie szczególnie. Wiem o tym. Natomiast jak się okazuje, wiele tych rzeczy, które ludzie robią, kompletnie jest bez sensu, tak? Jeżeli chodzi o planka, zobacz, nie ma w żadnym sporcie takiej sytuacji, dlaczego nie robić go dłużej niż 20 sekund. Znajdź jakąkolwiek dyscyplinę sportową, gdzie twoje ciało przez 20 sekund, nawet we wspinaczce tego nie ma, jest w jednej stałej, zamrożonej, izometrycznej pozycji. Nie ma. I robienie tego dłużej niż 20 sekund, dlaczego nie wnosi nic? Plank ma sens w momencie, kiedy my budujemy siłę tego korpusu, a nie jego wytrzymałość powyżej 30, dajmy na to 30 sekund, tak? Robienie tego przez 2-3 minuty kompletnie nie wnosi ci nic. Zobacz, każdy ruch, napędzanie roweru, bieg, to jest cały czas, to ciało nie jest w izometrii, w stałej pozycji, tylko tam jest cały czas rotacja i praca w danej płaszczyźnie, tak? Tu chodzi o to, żeby ten core ma być super silny w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, lecisz przez kierownicę i potrzebujesz silnych mięśni, żeby zamortyzować, żeby ten w momencie kontaktu z glebą spiąć te mięśnie, że mięsień przejął, że tak powiem, funkcję ratunkową, a nie żeby nam się kości łamały, tak? O to chodzi. W planku róbmy ten plank na czas, trzymajmy właściwą pozycję, ale dodajemy sobie obciążenie. Ten plank ma być, ten korpus ma być super silny, a nie wytrzymały przez pół godziny, bo to nam niczego nie wnosi, tak jakby to służy takiemu jednorazowemu super silnemu ciosowi. Zobacz, każdy cios, każde nadepnięcie na korby nie wynika z nogi, wynika z siły naszego korpusu. To jest to, wspinaczka tak samo, to trzyma tu wszystkim core przede wszystkim, tak? I to nie ma być, wiesz, jedna stała pozycja, tylko ma być pozycja w ruchu, pod obciążeniem. Dlatego tak dobre są do tego kettle na przykład, dużo lepsze niż sztanga w tym przypadku, tak? Które wymagają właśnie bardzo dużej mobilności, sprawności, koordynacji, spięcia, pośladek, biodro, udo. No, w ogóle kettle to jeden, jeżeli miałbym faktycznie wybrać jedno narzędzie do pracy, bo resztę by mi zabrali, to tylko kettle. Kettlami zrobisz najwięcej. Oczywiście są ograniczenia ciężarowe, bo kettle mają też swoje ograniczenia gabarytowe, ale kettlami robisz po prostu cuda, tylko są trudne technicznie i w którym mieście też jest no, niewiele osób, które to ogarniają. Ja zawsze na siłowniach, jak jestem, mówię, pokaż mi trenera, jak trener uczy podstawowych swingów swojego podopiecznego, to dokładnie będę wiedział, kim ten trener jest, nie? Ale kettle też są, no ja nigdy nie ćwiczyłem tak naprawdę kettlami, ja tam zawsze sztanga. Natomiast kettle są takim przyrządem, który równie dobrze można mieć w domu, nie? Oczywiście, bo nie trzeba tak mieć, wiesz... Słuchajcie, kupujcie sobie 4 kettle za parę stówek. Haków jakiś i żeby odłożyć tak po przysiadzie sztangę, tylko po prostu możesz się z tym bawić. To jest niedroga inwestycja, kupić sobie 4 kettle, tam 12, 16, 20, 24 na początek i z tym możemy czynić cuda, tak? Kettle są o tyle fajne, że tak jakby, wiesz, rozdzielają ci kończyny na... Wiesz, bo jak trzymasz sztangę 40 kg, a trzymasz 2 kettle po 20 kg, to są zupełnie dwie różne 40, to są dwa różne 40 kg, tak? Tak samo jak wyciskanie na klatę dwoma sztangami, a sztangą. Tu tak jakby to ciało rozdzielasz i zaczynasz tak jakby działać trochę jak w tych warunkach na rowerze czy w bieganiu. I ta lewa, prawa kończyna trochę żyją swoim życiem, tak? Tutaj nie ma tego łącznika na stałe. Dokładnie. Więc to wnosi zupełnie inną jakość treningu. No tutaj jeżeli chodzi o kettle, w którym mieście, to absolutnie Maciej Bielski, to jest top of the top. Paweł Rakoczy to samo. Także no... Warto, tylko do kettli koniecznie musi mieć nauczyciela, bo bez tego to się po prostu, zrobię sobie krzywdę. Tak, no mnie trochę właśnie odstraszało to, że ja nie chciałem nigdzie jeździć, gdzieś tam uczyć od kogoś, a jak widziałem, jak wiesz, ludzie się z tym bujają, to... A, i właśnie od razu jakby mi... Powiedziałeś ważną rzecz, bujają. Jeżeli trenujemy... Ale nie, no wiesz, nawet ten kettle tam tak lata, nie? To od razu jeżeli widać, że jeżeli chcemy coś... trenować sportowo i z tych kettli wynosić maksymalnie dużo korzyści, to tylko szkoła hardstyle. Żebyście, broń Boże, nie brali się za ruską szkołę Girevoy, która jest takim trochę tańcem z kettlem i pracą nie do końca związaną z rozwojem sportowym, jeżeli chodzi o budowanie siły czy mocy. Także to jest szkoła taka, wiesz, dynamiczna, szkoła porządnego pierdolnięcia, że tak powiem. Hardstyle. Także no to nam przynosi korzyści, jeżeli chodzi o pracę z kettlami. Dobrze. Dajmy już sobie spokój z tym treningiem siłowym. Dajmy spokój. Ja już ile my gadamy? Ja mogę tak cały dzień. Podczas tej rozmowy przynajmniej. Co innego w ogóle, bo ty się generalnie teraz bawisz. Ja trochę skręcam w tym kierunku, bo jak tam na wiesz, początku ja ustaliliśmy, że ludzie się nudzą, ale no warto by popróbować jakieś innej rzeczy. No i gdzieś tam się bujasz, nie? Chodzisz po górach. Znaczy co, góry od zawsze były w moim życiu, tak? Ja, wiesz, to było tak, że w pierwszej kolonie, ósma klasa, przepraszam, ósmy rok życia, rycerka dolna, marsze po górach i tak dalej, i tak dalej.
kolarstwo niestety potem mnie ograniczyło do tego stopnia, że wszędzie był tylko rower, ale mimo tego roweru ścigałem się tylko po górach, trenowałem w górach, w Dolomitach, w Alpach i tak dalej. Kochałem te góry rowerowo. I wyjście z roweru dało mi tą możliwość, że z powrotem zacząłem się tymi górami cieszyć w innych dyscyplinach. Typu właśnie bieganie w terenie. Ja kompletnie, dla mnie bieganie po asfalcie w ogóle nie istnieje. Zapomnij. Ja ostatni bieg asfaltowy biegłem w 2013 roku i raczej tego, może jakiś maraton kiedyś pobiegnę, jak mi się będzie chciało, ale na razie w ogóle na to nie zamierzam. Tylko bieganie w terenie, czyli las, który mamy tutaj dużo pod w Trójmieście, plus góry. Do tego dochodzą sporty właśnie zimowe, ski alpinizm, ski tury, narty zjazdowe, snowboard. Kocham to absolutnie. Góry dają tyle możliwości sportowych do rozwoju w każdej dyscyplinie. Wspinaczka teraz, będę robił kurs aternicki w wakacje wspinaczkowe, taki już fachowy w Tatrach. Także to jest taki, wiesz, mój obszar nowy działania, który mi strasznie wciąga, jest strasznie uzależniający. Ja co tydzień jestem w górach. Teraz wróciłem właśnie z Alp, 4 dni ski tury. Piękne góry, naprawdę trudne technicznie. Góry są takim naprawdę wyzwaniem, tam czujesz, że żyjesz, bo tam jest adrenalina, jest to, wiesz, ta dzikość, nie ma tych ludzi, spokój. Tam dopiero czujesz, że jesteś takim mikroorganizmem w całym tym świecie. To ta adrenalina jest inna, nie? Bo jak na przykład sobie poszedłem... To jest tak, że wchodzimy teraz, żeśmy wchodzili takim żlebem do naszego biwaku. Dwa razy byłem naprawdę obsrany w gacie tak, że wiedziałem, że popełnię błąd, to się zabije, nie? Na rowerze tego nie ma. Na rowerze walnie cię tir, zginąłeś, bo cię walnął tir, okej, zdarza się, tak? Ale w górach jest dużo takich sytuacji, gdzie po prostu wiesz, że mikrobłąd, nawet w niekoniecznie trudnych wyjściach, może kosztować ci po prostu życie. To zależy od warunków, jaki jest śnieg, gdzie jest lód, jak wieje i tak dalej, jaka jest pogoda. Zobacz, Tatry, cudowne, piękne góry w naszym kraju, ale bardzo niebezpieczne, tak? Ludzie się śmieją, jakie tam Tatry, małe górki. Niestety, to są mikroalpy, które zabijają mnóstwo ludzi w skali roku, tak? Właśnie to wynika też z nieuwagi, często braku treningu siłowego, braku przygotowania, tak? Ludzie idą parę godzin, nie mają siły, potykają ale się własne... Ale chyba jednak się głównie własne rutyna nogi. Jakby albo coś tak, takiego, rutyna. Nie? Rutyna i zmęczenie, tak? Mhm. Pamiętajcie, trening siłowy odsuwa zmęczenie w czasie. Nasze mięśnie, no tak. Jak silniejsze, dłużej wytrzymają, później się zmęczą. A propos tej innych doznań, jakby to, jak sobie poszedłem na ściankę wspinaczkową, żeby zobaczyć, że wiesz, o, coś tam się zmęczę, będę wysoko, zobaczymy. No i jestem gdzieś tam na górze, na elewator poszedłem, nie, do Gdańska. Mówię, tam jest 19 metrów. Wysoko jest, no, że pojawia się coś takiego, szczególnie jak tam, wiesz, w ogóle na rękach się trzymasz zamiast na nogach i tak dalej, pierwsze wejście. I sobie tak myślę, kurczę, zmęczyłem się, ale nie ma żadnej prędkości. Jest tam, wiesz, o rany spadnę, szczególnie jak wchodzisz pierwszy, czy drugi, czy któryś tam raz na początku, że nie wiesz, jak to jest, że odpadniesz od ściany, że ktoś z łatwością cię utrzyma, nie? Nie wiesz, jak to jest i nagle, więc jest jakaś tam adrenalina, ale mimo wszystko dla mnie to było, kurde, wiesz, nie ma prędkości jakiejś najmniejszej, no, nuda, nie? Wspinanie jest taką, ja zakochuję się w wspinaniu bardzo i też optyka się zmienia, jak jesteś już w skałach. Ja jeszcze nie miałem przyjemności poza Mnichem wspinać się w jakichś dużych górach, taki typowo, mówię o typowej wspinaczce, natomiast robiłem kurs skałkowy w Sokolikach, gdzie już masz, wiesz, wyższe góry, po kilkadziesiąt metrów jakieś tam ściany, zupełnie inną ekspozycję. Wiesz, że twoje życie trochę zależy od tego gościa, który się na dole asekuruje, jeżeli wspinasz się na własnej asekuracji. Czyli ty zakładasz sobie punkty przelotowe, które jak źle osadzisz, to odpadniesz, zlecisz i możesz się zabić. I tam, słuchaj, naprawdę kompletnie zmienia się optyka na wspinanie. Bo już w elewatorze masz, wiesz, ten system bloczkowy, wspinanie na wędkę. Nawet jak ty się odpadniesz od tej ściany, gość się nie utrzyma, to ty nie spadniesz, tak? Bo to cię utrzyma. Mhm. To się dopiero zmienia w górach. Jak masz, wiesz, do tego dochodzi pogoda, zimno i tak dalej, i tak dalej. I wspinanie naprawdę jest przepiękną dyscypliną, jest naprawdę bardzo trudną, techniczną, wymagającą myślenia wbrew pozorom, takiego już planowania, oszczędzania tych sił, ekonomii, potwornej sprawności ruchowej. To jest, słuchaj, tam każdy ruch jest, tam nie ma, tam powtarzalność ruchu jest żadna. Tam każdy ruch jest kompletnie inny, nie? Okej. Okay. To jest coś pięknego. Zachęcam bardzo, siły, jako trening ogólnie rozwojowy też. Wróćmy do siły, do wytrzymałości. Co można zrobić ciekawego w górach? Można się zmęczyć na pewno, idąc pod górkę, nie? Załóż sobie plecak 10 kilo i wleć na świnicę. Szybkim marszem. Metod na zmęczenie się w górach jest bardzo, bardzo wiele. Wiesz, działając nawet w polskich Tatrach, jakiekolwiek wyjście góra-dół na jakąś górkę, to jest kilka godzin ruchu nieustannego, tak? To są tysiące spalonych kalorii. Wiesz, w górach wysokich, w Alpach, czy w jakichś innych, w Kaukazie, czy w Himalajach, dochodzi ci wysokość, wiesz, adaptacja, wiesz, problemy z chorobą wysokościową, wiesz, pogoda, zmęczenie, kurde, no to jest milion czynników. Wiesz, nawet czasami zwykłe wyjście na Kasprowy Wierch staje się po prostu drogą do piekła, tak? Jak masz niesprzyjające warunki, duży mróz i wiatr, tak? I odczuwalną temperaturę na poziomie minus 40 stopni Celsjusza. Także, no góry, nie ma drugiego takiego środowiska jak góry,
które daje ci taką zmienność treningową, ilość bodźców, wiesz, na rower, zobacz, idziesz sobie szklarska poręba, podjazdy, zjazdy, narty, skitury, ski alpinizm, spinanie, wspinasz się na nartach, zjeżdżasz, bieganie po górach, zobacz naszych świetnych biegaczy ultra, tak? Kurde, możliwości jest po prostu trylion. Od szosy po super trudne sportowe wspinanie. Dobrze, a jak... No i przede wszystkim aspekt psychologiczny w górach, czyli to jest to, że obcujesz w cudownym środowisku, które ci po prostu balsamuje głowę tak, że wracasz w ogóle odłączony od rzeczywistości, nie? To jest, słuchaj, uzależniające jak słuchaj, ja zawsze ludziom powtarzam, mechanizm uzależnienia od wody, narkotyków i sportu jest dokładnie taki sam. Tak samo jak od cukru i pytanie, co cię uzależnia, tak? Ja jestem absolutnie od tego uzależniony, wiesz, wróciłem z gór wczoraj i już myślę o kolejnym wyjeździe, mimo że jestem zmęczony, tak? Ale to w ogóle też jest ciekawy punkt na charakterystykę człowieka, tak jak ludzie... No nie wiem, no przykład... Może nie najlepszy, tak? No bo ktoś się uczepi, że jest jeden przykład, do którego się ludzie przyklejają, ale jaki? Jest Jurek Górski, który, wiesz, z jednego nałogu wpadł w drugi. No. I po prostu to są ludzie, którzy jak w coś wchodzą, no to tak się mówi, że wchodzą na 100%, tak? Cokolwiek by to było. No ja i... tak miałem z kolarstwem, byłem to na 100%, tak? Tylko w pewnym momencie zrozumiałem, że ja potrzebuję, wiesz, mi się pewne bodźce wyczerpują, ja potrzebuję nowych doznań, tak? Ja tak jest taka energia życiowa ogólna, że chcesz po prostu coś robić. I się na przykład nie wyobrażam, że wiesz, ja kocham kolarstwo i kolarstwo jest naprawdę miłością mojego życia, ale nie, jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia jeszcze, mamy jedno to życie, naprawdę ja chcę je dobrze wykorzystać, maksymalnie z niego wyciągnąć, a jest tyle zajebistych starych dyscyplin, nie wiem, surfing, windsurfing, jakieś, wiesz, skoki spadochronowe. Kurde, mi na to tylko brakuje czasu i pieniędzy, nic więcej. Ja bym no robił jeszcze więcej. O to chodzi, żeby tak jakby z tego życia na maksa wyciągnąć, a robienie, wiesz, klepanie jednego non-stop w pewnym momencie staje się męczące, no. Jak ci mówi każdy trener, ta monotonia w czasie pracy też jest poważnym zjawiskiem, wypalenie zawodowe. Ja tego nie mam. Ja mam, wiesz, działam w środowisku kolarskim, crossfitowym, górskim. Mam trzy różne zupełnie niezależne od siebie środowiska, ja z tego czerpię cały czas fan. Mi tylko brakuje czasu na kolejne rzeczy. I to jest mój problem, tak? Ani że ja żygam, wiesz, pisaniem programów treningowych, bo nie będę tego robił, to jest bez sensu, że wiesz, wracam do domu, siedzę przy kompie 5 godzin i piszę plany treningowe, ustalam, wiesz, zakresy, tempa, mleczany, srany i tak dalej. No kurde, komu się to chce robić? Od tego są inne firmy. No dobra, ale zobacz. Ja się skupiam w tej pracy na przyjemności przede wszystkim. Żeby być czymś dobrym, no to trzeba właśnie klepać tą jedną rzecz. No trzeba. Znaczy, no bez tam kontrastu. Trzeba, ale wiesz, ja odbijam tego sportu na wysokim poziomie. Ja się zajmuję sportem, gdzie masz sport and fun, tak? Sport and pleasure. To jest to, że rozwija się sportowo, rozwija się zdrowotnie. Oczywiście, no nie będziesz miał super wyśrubowanych wyników sportowych, ale masz z tego zajebisty fun. Jak chcesz iść na imprezę, to pójdziesz sobie łykniesz, pójdziesz do Maka i sobie zjesz, ale w ogólnym rozrachunku taki ten, wiesz, work-life, sport balance powoduje, że się czujesz zajebiście, że czujesz się jak młody Bóg. O to chodzi w tym wszystkim, tak? No oczywiście, jeżeli mamy zawodnika ukierunkowanego na super wynik sportowy, mówię, słuchaj Mirek, ja cię wepchnę do Jakuba Czaja, może nam się uda to zrobić, czy do innego dobrego trenera, zależy od tego, jaki mamy cel, i robisz swoje, tak? Ale prędzej czy później, po paru latach ci ludzie wchodzą, wracają na moje tory, nie? Zrobią swoje, zrobią wynik i tak naprawdę, wiesz, oczywiście robią sobie dalej ten triathlon, czy bieganie, czy rower, tak jak ja do tej pory, ale... Nie zamykam się na to i mam miejsce na inne rzeczy. No ja właśnie myślę, że każdy gdzieś tam powinien tę swoją drogę znaleźć, że to nie jest złe, że ktoś... Absolutnie, no. Nie, tak jak mówiliśmy od początku, że jak... znaczy, że chcemy być dobrzy w 3 tygodnie, słuchaj, Marcin, ale... ja kilkanaście lat uprawiałem jedną dyscyplinę, tylko i wyłącznie no, to. Wiem, tak ale mówisz, o tym ja mam... mówię. Ja to być w tym sporcie, tak, po prostu. Ja to przeszedłem, ale już nadal w tym sporcie jestem, tak? Teraz lada chwila będę też ogłaszał, to już pewnie jak się pokaże blog, to już będzie dużą współpracę z marką Trek i Bontrager, tak? Więc tak jakby te lata mojej pracy też nie poszły na marne. Mhm. Że moje współprace, 7-letnia współpraca z Salomonem, która się super układa, 3-letnia współpraca z Lexusem, 3-letnia współpraca z cateringiem, tak jakby to wynika z tego, że po prostu, wiesz, ja buduję długoterminowe relacje, tak? To też tak jakby... No to jest w ogóle też temat na to jest temat inną rozmowę po prostu i przez, dzięki temu też buduję wiarygodność, że nie jestem jak byle instablogerka, że co tydzień zmieniam krem i to jest lepszy. Ale to jest kwestia znalezienia odpowiedniego brandu, marki, która chce wejść w taką współpracę. Wiesz co, ale też tak jakby o wiarygodności. Mojej wiarygodności i tego, że ja, że ludzie, zobacz, ja z tymi firmami, to mogę powiedzieć na głos, nie mam podpisane, u mnie są umowy dżentelmeńskie. Przede wszystkim. Ludzie, te firmy mają do mnie zaufanie, że ich nie wyjebię za przeproszeniem, nie zrobię głupot, po prostu wiedzą, że jestem sprawdzonym brandem i robię dobrze swoją robotę, tak? Tam nikt ode mnie niczego nie wymaga, ja po prostu robię to, co uważam za słuszne, to co wierzę przede wszystkim. Tam nic nie ma na siłę, że dzisiaj, wiesz, zobacz, dzisiaj mi kumpela podesłała też taką dziewczynę na Instagramie, no idiotka totalna, tak? Promuje bycie eko i używanie wody tylko z kranu w jednym bidonie, po czym widzisz reklamy Żywca Zdrój,
którego tam namiętnie, wiesz, pielęgnuję i wiesz, piję te wody z plastikowych butelek i jeszcze obok catering, gdzie codziennie dostaję masę plastiku, nie? No. Ja mówię, idzie, i mało tego, na koniec jeszcze reklamuję jakiś produkt nabiałowy, który jest totalnym shitem, który się nadaje do kibla, ale ona go reklamuje jako super produkt dla, wiesz, dla dzieci, dla dorosłych, nie? Bo ma ileś tam bakterii. No co tydzień no, come on, reklama, i wiesz, mnie to wkurza, że ludzie takie gówno po prostu, wiesz, za 100 zł się sprzedają po prostu. Za byle gówno wyrwą po prostu, żeby tylko 100 zgarnąć, coś tam opowiedzieć, wiesz, w tym nie ma w ogóle takiej jakości, idei, wartości. To mnie wkurza w tych dzisiejszych social media, nie? Pytanie wtedy, co firmy oczekują? No mówię, to jest jakby zupełnie kolejny temat. Co firmy to mają oczekują? Firmy dają takiej dziewczynie 150 zł za post, ona no dobra, to wrzuci. Ale jaką mają wartość wtedy, wiesz? To jest co, naprawdę jest coraz mniej wartościowe rzeczy niestety w tym świecie, ja to widzę, mocno to obserwuję, to środowisko, śledzę różne, wiesz, kanały, fanpage i tak dalej. Wartościowego kontentu jest coraz mniej, niestety. Wszystko się powiela, jedni chcą być mądrzejsi od drugich i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście wiadomo, pewne rekiny przetrwają, mam nadzieję, na powierzchni mastodonty jeszcze przez parę lat, ale generalnie jakość tego wszystkiego mocno spada, ale to takie czasy, zobacz, to takie ze wszystkim, z lodówkami, z telewizorami i z samochodami, które są coraz gorsze, tak? Ale są takie samochody jak Lexus, które się nadal nie psują, ale zrobiłem product placement, piękny, high five Jakub. Byle jakość, no, w każdym poziomie. Znaczy zawsze nie mówię o Lexusie, tylko ogólnie coś o tym, tam że, można przemycić, nie? Ten. Więc tutaj, wiesz, chodzi o budowanie takich dobrych relacji, gdawanie takiej naprawdę pozytywnej energii, nie szarpanie się za byle po prostu groszem. Ja też do dziś dzień robię mnóstwo rzeczy charytatywnie i po prostu, bo wiem, że to jest naprawdę taka złość życiowa prostota, że każda dobra energia daje zwrotną dobrą energię. Jak jesteś głupim gnojem, to prędzej czy później to do ciebie wróci, bo to masz jak w banku, tak? Jakbyś hejtował, głupo hejeszkował, jakieś komentarze. Z taką myślą, że jest karma na świecie. Naprawdę, uwierz mi, ja się tyle razy o tym przekonałem i to w takich sytuacjach zupełnie niespodziewanych, tyle rzeczy do mnie gdzieś tam wpadło, niespodziewanie fajnych. No, nawet ten trek teraz, tak? Kurde, no wiesz. Ale ty w ogóle na treku chyba jeździłeś, nie wiesz, zawsze. Trek to była moja pierwsza szosa w 2001 roku, tak? Ale w ogóle jak widziałem jakieś twoje zdjęcia, to zawsze był trek. Jeździłem na treku, potem miałem Cervelo, miałem jakieś tam Sany, parę innych Bergamontów, innych rowerów, ale 3 lata temu wróciłem do treka z powrotem. To właśnie dzięki bardzo udanej współpracy z naszym drerowery lokalnym. No i teraz będziemy to wprowadzać na zupełnie inny jeszcze poziom, bo też tego typu firmy rozumieją, że nie zawsze zawodnikami może zrobić taki marketing jak należy. Zawodnicy na wysokim poziomie powinni skupić się na sporcie, a nie na robieniu marketingu, tak? Oczywiście nie mówimy tu o kontratorze. No i właśnie tak nie jest, nie? No bo kurczę, ci zawodnicy muszą teraz prowadzić te wszystkie media społecznościowe, niestety, bo inaczej muszą i wynik nie daje rozpoznawalności, tylko wiesz. Muszą, ale już dla takich producentów wielu liczy się tak naprawdę sprzedaż finalna, tak? Wiesz, ci zawodnicy są znani w pewnym wąskim gronie, a ja przez taką swoją amatorską działalność jestem w stanie dotrzeć do środowiska, do których sportowiec nie jest w stanie dotrzeć często, tak? Ja docieram do tych właśnie chłopaków, którzy mają hajs, chcą kupić fajny rower i sobie z nim na tym rowerze na Majorce pojeździć u Kuby Pieniążka, tak? Po prostu, na przykład. Mhm. Więc tak jakby ja też docieram zupełnie w inne środowiska, tak? I o to też tym firmom chodzi, żeby tutaj na koniec znaleźć się sprzedaż, no nie oszukujmy się. Wiadomo, jest działanie, jest mecenat, jest działanie charytatywne, ale na koniec dnia te firmy to są niestety brutalne korporacje, gdzie liczy się to, jaki jest wynik. Proste. Po to studiowałem ekonomię tyle lat, żeby się o tym w końcu przekonać. Matematyka rządzi wszystkim. Dobrze, tak rozmawiamy. Tak jak mówiłem na początku, Kubie nie przeszkadzają moje pytania. Właściwie nie mam kiedy zadawać pytań, bo Kuba mówi. Przepraszam, obiecuję poprawę. To co jeszcze na koniec byś chciał powiedzieć? Kasę w Himalaje potrzebuję. Co? Kasę w Himalaje? Kasę w Himalaje. Nie, śmieję się oczywiście. Wiecie, tak jakby całym. Ja też nie jestem tytanem pracy. Ja jestem takim osobą, który dla której bardzo ważny jest czas wolny, święty spokój, to, że mogę sobie telefon wyłączyć, nie odbierać go przez 3 dni. To jest dla mnie coś święte, tak? Totalnie się odcinam od tego wyścigu szczurów. Wiadomo, tak jakby to życie ma też swoje czarne strony, bo na koniec dnia, jak wszyscy będą odcinać kupon na emeryturze, ja będę cały czas kombinował, jak tutaj, wiesz, zarobić na to i na tamto, nie? Ale na razie jakoś sobie z tym radzę. Natomiast, no wiesz, mam gdzieś tam jakieś tam pomysły na przyszłość, różne fajne, swoje cele, które na pewno są w Himalaje, ale też sobie do tych Himalajów daję czas. To nie jest tak, że dobra, byłem w Tatrach, byłem w Alpach i jadę w Himalaje, tylko faktycznie gdzieś tam sobie stopniowo wyznaczyłem ścieżkę, którą powoli odhaczam, tak? Byłem tu, zrobiłem ten kurs, zrobisz kolejny kurs, kolejne wyjazdy, wyższa góra. Ja powiem ci coś, co ci się nie spodoba. No. O ile w triatlonie na przykład umiem się bawić i wiesz, jarać tym, że w ogóle mogę jechać na zawodach, czy mogę trenować, coś takiego, o tyle do góry, o ile po górach jakoś nie mam takiej wielkiej miłości do tego, ale jak sobie myślałem, że kiedyś będę chodził po górach, to mam takie podejście, może ono się by zmieniło, tak? Mam takie podejście, że zaliczyć ten szczyt, ten i ten i w ogóle naraz. Też tak kiedyś myślałem, wiesz co, i to mi się zmieniło całkiem szybko, wiesz,
to jest takie, wiesz, stare, banalne powiedzenie, tak, nieważny jest cel, tylko ważna jest ta droga. Mhm. I w tych górach faktycznie często jest tak, że wiesz, no jesteśmy gdzieś tam blisko tego szczytu i niestety musimy zrobić odwrót, tak? Albo nie idziemy dalej, bo się możemy zabić. I to się zmieni. Jak pochodzisz po tych górach, wiesz, jak jesteś po tych górach, oczywiście są treningi, że wiesz, tak jak z Kubą czy z Piotrem zrobiliśmy trening, wiesz, 4,5 tysiąca w pionie, gdzie ja się czołgałem do samochodu ponad 30 km przez trzy największe szczyty w Tatrach. Więc tak jakby można to potraktować super sportowo i sobie spuścić mega łomot fizycznie, może zrobić podbiegi, kasprowe na czas, na nartach i tak dalej, ale może sobie iść i spędzić dzień z termosem, wiesz, z kawką, z herbatą i z kanapkami, z pasztetem, tak? Masz zupełnie tak jakby dwa różne aspekty i ten drugi aspekt, taki ten właśnie chilloutowy, mieszany z tym sportowym, powoduje, że z tych gór naprawdę czerpiesz na maksa wiele. Tak jakby, no to jest taki, uwierz mi, ja wiem, że my te góry pojedziemy w tym roku na 100% i wtedy skumasz, o czym mówię. Ja cię przegonię, że ty się poczujesz zmęczony na pewno, ale z drugiej strony zobaczysz tak jakby tą taką, wiesz, ogrom tych gór, ten majestat tych gór. Wiesz, woda też jest żywiołem, ale woda jest dla mnie takim żywiołem. Czy nie, ja mówię, ja bardziej bym chciał złapać takiego klimat nie, idącej no to ekipy, a nie, że tam, ja już, wiesz, ja zajechać się, nie? Organizuję tam sobie te moje takie kampy kondycyjno-krajoznawcze, nazwijmy to, w Tatrach. Ja tam oczywiście zabieram tylko osoby, które znam z mojego kameralnego, mojego grona, które chcą gdzieś tam te góry poznać. Oczywiście będę teraz rozwijał trochę w bardziej profesjonalnym kierunku, natomiast każda osoba, która tam była raz, wraca kolejny raz i te osoby są tymi górami zachwycone. Zobacz sobie na mojej grupie właśnie tam, gdzie ci dodałem, popytaj tych ludzi na privie nawet, jak to wygląda z ich punktu widzenia. Nie mówię o kampie, tylko o samych górach. To jestem pewien, że 100% ci powie, że tam jest po prostu cudownie i zajebiście. To nawet właśnie szczególnie te nasze Tatry, które są absolutnie cudownymi górami, tak? I tu właśnie trzeba pojechać w góry wysokie, w góry skaliste. Wiadomo, są jakieś tam Beskidy, są Karkonosze, ale są takie górki fajne do biegania czy na rower górski, tak? Natomiast w Tatrach już na rowerze nie pojeździsz. No nie. Na szosie raczej słabo, tam oczywiście tam na Podhalu są jakieś fajne drogi. Wokół Tat też tam może się ze 2-3 znajdą. Chyba niebezpiecznie na szosie tam się nie, to jest no, znaczy w sensie ruch samochodowy, te asfalty są różnej jakości. No, u nas na Podhalu trochę jest hardcore, także no nie jest to fajne. Są dużo fajniejsze miejsca do jeżdżenia na rowerze szosowym w Polsce aniżeli Podhale, to na pewno. Mhm. Natomiast już wyjście w te wyższe góry, wiesz, to tak jakby ogrom tych gór, ty, wiesz, te ściany wielkie, Kierzmarskiego czy Łomnicy, no to robi naprawdę wrażenie, nie? To trzeba po prostu poczuć własną skórą. Ostatnie pytanie. Jak osoba z Pomorza może się teraz przygotować nie na Tatry, tylko jedzie gdzieś tam sobie, nie wiem, Francja, Włochy z ekipą i na przykład chce sobie tutaj, wiesz, na 3 metrach nad poziomem może się przygotować na to, że będzie miała iść z tym plecakiem na 3000. Ojejku. Przez jakiś czas. Znaczy słuchaj, tutaj fundamentem oczywiście będzie przygotowanie tego ciała pod to chociażby, żebyśmy byli w stanie przez te parę dni nieść plecak, ogólne, który waży kilkanaście kilogramów. Tak? I tak dalej, uprawiamy. Powiem wam szczerze, jedną z najlepszych rzeczy, które w ogóle można robić i to w fitness klubie, nomen omen, to są schody. Wyobraź sobie, że Adam Bielecki, który przygotowywał się do zimowej wyprawy na K2 i jednym z głównych elementów przygotowania jego to był plecak 20 kg i tyranie po schodach, czyli ten ruch podejścia, tak? Więc tutaj co jeżeli chodzi o trening siłowy, to przede wszystkim wykroki i wstępowanie, tak? To są takie jakby dwa takie ćwiczenia unilateralne. Oczywiście martwy ciąg na jednej nodze. Co? Martwy ciąg na jednej nodze. Romanian deadlift tak zwany. One leg Romanian deadlift. Nie pokażę, wiem, bo tam, no jest takie coś. No dobra. Bardzo dobrze rozwija całą tylną taśmę. Natomiast takie właśnie rzeczy, nazwijmy to jednonożne, tak? Oczywiście do tego jest bardzo ważny mięsień pośladkowy, który jest często zaniedbywany. U kolarzy, biegaczy nadmiernie rozciągnięty. Odcinek lędziowy pleców najczęściej ludziom pada, bo wiesz, idąc pod górę z plecakiem, ty jesteś cały czas przychylony do przodu, jesteś pod kątem, tak? Do tego masz ten plecak, który waży tam 5, 10, 15 kg, zależy na jak długo idziesz i uwierz mi, to po 2 godzinkach jest taki, nie, jest takie obciążenie dla pleców. Dlatego tacy ludzie jak ja mówią, że ich męczy chodzenie, a nie bieganie, nie? No tak, bo to zmienia zupełnie optykę pracy naszego ciała, tak? Wiadomo, biegnąc też jesteś pochylony do przodu, ale no nie masz tego czegoś ale na plecach. Ale czasowo nawet, nie masz czegoś na plecach czasowo. I biegniesz, wiesz, godzinę, dwie, trzy. No masz, my teraz na tych nartach robiliśmy skitury, powiesz, 6-7 godzin cały czas na nartach, tak? No. To wszystko waży. Plecak lawinowy, cały sprzęt, buty, to jest, wiesz, to są razem, mimo że to jest lekkie, ale suma summarum to ci daje kilkanaście kilogramów wagi, tak? Do tego dochodzi wysokość, zmęczenie, wiesz, odwodnienie, brak łaknienia, nie chce ci się po prostu jeść, apetytu, mało kalorii, to jest, wiesz, jedno wielkie koło, tak? Jedno zapięte na drugie. W każdym razie, co robić? Czyli przygotować się siłowo, tak? Czyli takie to proste, podstawowe przygotowanie, które musi trwać, umówmy się, na minimum te 12 tygodni, tak? Mhm. To jest taka w ogóle baza, żeby cokolwiek jakiekolwiek z tego korzyści były. Oczywiście do tego dołączy treningi kondycyjne. W przypadku naszej Gdyni, dla mnie największą robotę, słuchajcie, robi Cliff, kemper radłowska w Gdyni.
lub lasy sopockie wokół Stadionu Leśnego, lub rejon Pachołka. Mamy trzy takie, powiedzmy, rejony Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdzie możemy, gdzie mamy spore przewyższenia na małym terenie. Czy generalnie Trójmiejski Park Krajobrazowy jest płaski, nie? Nie. Nie ma płaskich tras. W Gdyni na klifie mam pętlę 6 km, na którą robię 400 metrów przewyższenia na 6 km. Biegowo, no kurde. Znajdź to w Warszawie. No. Tam jest, oczywiście, nie no, w Warszawie... No nie ma bata, tak? Dopiero w górach coś takiego znajdziesz, tak? No. Natomiast co na przykład tam bardzo fajnie robić? Założ sobie plecak z obciążeniem i maszerować szybko z kijami. Pod górę. Góra, dół. I walisz sobie 20 takich podejść, tak? To już się rozchodzi o podejście, tak? Mhm. Drugą sprawą, co w górach jest dosyć trudne, to są zejścia. Bo już ludzie trenują podejścia, tak? Ale cały problem, 80% wypadków górskich dzieje się na zejściu. Ponieważ wszedłeś na górę, jesteś zmęczony, euforia wejścia na szczyt super, ale teraz okej, najtrudniejsze to jest zejść. Ja to zawsze podaję prosty przykład wchodzenia po drabinie. Jak wchodzisz po drabinie na strych, to jest super łatwo. Teraz zejść po tej drabinie i się oglądasz, wiesz, co tu się dzieje, jak to się poruszać, tak? Dlatego no bo tutaj, też idziesz jakby tutaj, tyłem, tam jest dodatkowa trudność. Nie? Jednym na przykład elementem, który ja kiedyś wprowadzałem do treningu biegacza górskiego, było zeskakiwanie ze skrzyni. Czyli przyjmowanie bardzo dużego obciążenia ekscentrycznego na mięsień czworogłowy uda. Mhm. Bo w zbieganiu najważniejsze, jeżeli chcesz szybko zbiegać, musisz mieć kontrolę nad tą nogą. Czyli tam jak wiesz, przyjmujesz na jeszcze większe obciążenie na jedną kończynę i tam wszystko, tam naprawdę 95% pracy robi czworogłowy uda. Mhm. Czyli musisz nauczyć się przyjmować to obciążenie całego ciała, tak? Czyli po prostu zeskakiwanie, oczywiście to są już trudne specjalistyczne ćwiczenia, ale zeskakiwanie, żeby nauczyć się przyjmowania tego obciążenia właśnie w ruchu zbiegowym, nazwijmy to tak najprościej rzecz ujmując, tak? I w górach tak zwane nasze zakwasy nie powoduje wchodzenie pod górę, zejście. Słuchajcie, ja największe domsy świata w życiu moim miałem po zejściu z Mont Blanc, gdzie z samej góry musiałem zejść na saniutki dół do Chamonix. Wejście plus miałem 1000 w górę i 3800 w dół. Taka była suma przewyższeń. Słuchajcie, ja następnego dnia z Genewy z samolotu schodziłem tyłem. Ja nie miałem pojęcia, że tak mogłem sobie zniszczyć nogi na kilkunastu... To zejście nam zajmowało tam jakieś, nie wiem, z 10 godzin, 11 godzin zejścia. To był po prostu jakiś koszmar, co ja miałem z czwórkami. Nie tam reszta, czworogłowy uda przede wszystkim, nie? Ale to też polecam wtedy w takim aspekcie niegórskim, a biegowym sobie poczytać o treningu bodajże do maratonu bostońskiego, gdzie ludzie przyjeżdżają sobie i nagle nie wiedzą, co to jest zbiec 3 kilometry. Kurde! I wiesz, zbiegasz 3 km i masz po zawodach. Odpocznę. Nie, słuchajcie, zbieganie trzeba trenować, tak? Mhm. Jest siła. Nie, bo mówię, u nas zbiegasz sobie, wiesz, 200 metrów. Masz zbieg z Urzędu Miasta do Bulwaru, na zawodach biegowych. A tutaj coś, co faktycznie nie odpoczywasz, tylko już się męczysz. Nie? Zbieganie jest bardzo trudne, wymaga bardzo dużej kontroli nad tym ciałem, tak? Wiadomo, wiesz, jak się najlepszym są dla mnie przykłady ci właśnie biegacze górscy, którzy totalnie to ciało potrafią wyluzować, ale nadal mieć pełną kontrolę i oni zbiegają po prostu z takimi prędkościami. Ja startowałem w biegu Marduły w zeszłym roku, totalnie z bomby, 32 km, 2400 w przewyższenia. I nawet, słuchaj, nie byłem ostatni, tam miałem półtorej godziny startu do pierwszego, nie? Natomiast o ile na podbiegach sobie radziłem na podejściach, o tyle na zbiegach, słuchaj, te laski leciały jak kozice. Ja tam po prostu walczyłem, żeby się nie zabić, oni już i po tych kamykach po prostu mówię, jak to jest możliwe, tak? To jest to, że ludzie z gór uczą się zbiegania. To jest bardzo trudna rzecz, tak? Dlatego zbieganie trzeba trenować, to w ogóle nie ma o czym mówić. Po prostu. Dobrze, to uczcie się zbiegania i... Siła, i pamiętajcie. Siła jako składowa główna wszystkiego. O rany, dobra, dzięki Kuba. Wielki. Marcin, cała przyszłość po mojej stronie. Mam nadzieję, że nie przynudzałem i coś z tego dla siebie ciekawego wyciągniecie, także... Ja jestem pewny. A jak ktoś się z czymś nie zgadza, to ja zawsze bardzo chętnie podyskutuję. Także wszystkie moje tutaj rzeczy, które gdzieś tam wymyślam, pamiętacie, to jest wynik gdzieś tam mojego doświadczenia, nauki przede wszystkim od mądrzejszych i lepszych ode mnie, tak? Kilka moich teorii sprawdzonych własnym przykładem i przykładem moich podopiecznych, ale ja zawsze z przyjemnością jestem otwarty na dyskusję merytoryczną, a nie, że ktoś tam będzie odkopywał, że byłem chłopakiem tej i tej, nie? Jako argument obalający pewne teorie. A zdarzyło mi się już to kiedyś, nie? Dobra, co on tam wie na pudelku był, kurwa, rozumiesz? Tak, to już taka była retoryka kiedyś, nie? No tak, jak nie ma argumentów. Na wesoło. Tak, no nie, no myślę, że wiedza za rok, za dwa się nie zmieni tego typu, za 15 nie wiadomo, nie? Ale... Nie. Proste rzeczy, słuchajcie, proste rozwiązania. Żeby szybko biegać, trzeba szybko biegać. Tak samo z jazdą na rowerze, po prostu. Ale siła absolutnie się przyda. Nie, no słuchajcie, ja to mówię, zawsze to będę powtarzał po sobie. Jest tego najlepszym przykładem, jak ta siła wpływa na moją dyspozycję. Nawet na takie moje, wiesz, testowe, proste podjazdy w lesie, nie? Gdzie już mi się kiedyś nie podjeżdżałem, a teraz po prostu wlatuję na nie jak wściekły i nawet nie wiem, kiedy one były, tak? Oczywiście, brakuje mi tej wytrzymałości, bo mało jeżdżę.
ale to zawsze można zrobić. No, kończąc też podajmy przykład Marcin Chabowski, Marcin, od 2 lat Marcin trenuje siłę, po 7 latach tak, robi... jako biegacz długodystansowy robi życiówkę, słuchajcie, po 7 latach tak. No w półmaratonie. Tak samo, to samo Kuba Czaja, który też fajnie tutaj otwiera triathlonistom oczy bardzo mocno na wiele aspektów. I to są osoby, które, no myślę, te moje teorie mocno potwierdzają, tak? Mariusz Goliński, kolejna osoba, też trochę z innego świata. Wszyscy tak naprawdę są, wiesz, chudzielcami, ektomorfikami, którzy nigdy ciężarów nie podnosili wielkich, ale rozumieją, że tak jakby te rzeczy, o których my tu sobie rozmawiamy. Dokładnie. Czyli więc siła. Śledzić też ludzi tak na co dzień, żeby się edukować tak na... I odsiewać tą... Dokładnie, bo edukacja jest fajna, ale jednak który nie trzeba się załadować, nie wiem, jakąś ogromną wiedzą w ciągu tygodnia, tylko sobie codziennie coś dawkować, skrobać. Tak, nie? Codziennie u nauczyciela jakiejś tam jednej małej, prostej rzeczy, tak? I wszystkim umieć wyciągać z tego wnioski i zadawać ludzi pytania, tak? Nie przyjmować wszystkiego jako świętość, tylko po prostu kwestionować i zadawać pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, tak? Dobrze, jeszcze raz wielkie dzięki i trzymaj się, hej. Amen, dzięki. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu do samego końca. Dzięki również wielkie dla Kuby, który podzielił się swoją wiedzą. Myślę, że Kuba jest dobrym przykładem, żeby porozmawiać o tych w Polsce chyba dosyć nowych, nie powiem, że metodach treningowych, ale takich rzeczach, które się tak naprawdę u nas dopiero stosuje, zaczyna stosować, znaczy. Przykład zresztą właśnie Marcina Chabowskiego. Zresztą zapraszam również do poprzednich odcinków podcastów, w których właśnie Marcin Chabowski występował. Szczególnie ostatni odcinek z Marcinem Chabowskim, czyli jak rozmawialiśmy o właśnie między innymi o treningu siłowym. Myślę, że stamtąd też trochę informacji można uzyskać, ale tak, jeszcze raz dziękuję Ci, Kuba, za wspólne nagranie, za wspólne spożywanie na wizji pożywienia w restauracji, w której nagrywaliśmy. Takich rzeczy to chyba jeszcze nie było, żebym jadł podczas nagrywania, jakaś makabra. Nie oglądajcie tego podcastu na YouTubie, znaczy już obejrzeliście lub odsłuchaliście. Jak odsłuchaliście, to nie wracajcie, nie odpalajcie YouTube'a i nie oglądajcie tam. Straszne sprawy. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie zaprosić w 2 miejsca tym razem. Po pierwsze na stronę ironfactory.pl do notatek do tego odcinka, czyli na stronę ironfactory.pl/077, ponieważ był to 77 odcinek podcastu i się on już kończy. Natomiast druga sprawa to na tej stronie, jak wejdziecie na stronę główną ironfactory.pl, to na samym dole możecie się zapisać na listę mailingową. Do tej listy mailingowej wysyłam czasami różne ciekawe rzeczy, informacje o nowym odcinku i różne takie dodatkowe, chcę zacząć wysyłać, zakulisowe sprawy, więc serdecznie zapraszam na listę mailingową ironfactory.pl. Wysyłam wiadomości raz na 2 tygodnie, nie częściej, raczej rzadziej, więc wielu maili ode mnie dostawać nie będziecie, przynajmniej takie jest założenie. A jeśli bardzo chcecie, no to również zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie czy do followowania na Facebooku. A co będzie za 2 tygodnie? Otóż za 2 tygodnie również będzie parę zdań o treningu siłowym, ale tym razem będziemy rozmawiać, cóż, będziemy rozmawiać z podopieczną Marcina Chabowskiego, więc tak jakoś wyszło, że będzie o tej siłce, ale o siłce będzie niewiele. Będzie o podróżach, będzie o tym, jak wygląda baza szkół wyższych, baza akademicka, uniwersytecka, można raczej powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że... No i otworzyłem oczy. Wiedziałem, że jest dobrze, tak? Widzimy na tych różnych filmach, że na wyższych uczelniach w Stanach, bo do Stanów się wybierzemy w następnym odcinku, że na filmach pięknie wyglądają te różne ich kompleksy. Natomiast no, mimo wszystko, jak usłyszałem, jakie jest to zaplecze, jeśli chodzi o ten ich sport, o lekką atletykę i tak dalej, to naprawdę wow, wielkie wow. Więc za 2 tygodnie porozmawiamy sobie z Magdą Diaz. I no, myślę, że będzie fajnie. Młoda zawodniczka, szybka, wchodzi na nowe poziomy, robi życiówki w tym roku, jedną za drugą, można powiedzieć, więc no, będzie rozmowa z kimś, kto jest na fali, więc serdecznie zapraszam do tej rozmowy już teraz. Rozmowa będzie opublikowana za 2 tygodnie, również w poniedziałek. Zachowujemy 2-tygodniowy cykl, co 2 tygodnie, w poniedziałek nowa kropeczka na łączach, a na dzień dzisiaj już. Bardzo serdecznie pozdrawiam, żegnam się, buziaczki, nara!